Dzień dobry Państwu. Jest mi niezmiernie miło przyjąć zaproszenie Państwa jako gościa tej konferencji. Jestem już tu po raz drugi z wielką radością, z wielkimi gratulacjami w kierunku pani Alicji Deleckiej za zorganizowanie tego jakże potrzebnego przedsięwzięcia. Tytuł mojego wystąpienia brzmi Kilka uwag o metodyce nauczania harmonii. Sam tej harmonii uczę ponad 20 lat, pracuję również ze studentami, uczę metodyki nauczania harmonii, no i obserwuję, jak ta metodyka się zmienia, jak ta metodyka ewoluuje, ale też co w tej metodyce się nie zmienia. No, wiemy, że akordy współbrzmienia dalej pozostają te same, tylko może inaczej troszeczkę my je odczytujemy. Terminy lubią się zmieniać od riemannowskiej zwischen dominant poprzez dominantę wstawioną, dominantę drugiego rzędu czy drugiego stopnia. Niemniej jednak fakty pozostają faktami. Nie zmienia się też podstawa programowa. Wciąż ta sama, choć przechodziła rozmaite ewolucje, chociażby tą pozytywną ewolucję, jak wprowadzenie zjawisk harmonii XX wieku, czy innych faktur, czy poszerzenie kreatywności ucznia. Natomiast, drodzy Państwo, na tyle szeroko jest ta podstawa pisana, że pozwala ona na pewną twórczą interpretację, do czego moich studentów i tych nauczycieli harmonii, których szkole bardzo gorąco zachęcam. Czy potrzebna jest nam dyktatura czterogłosu? No i tak, i nie, bo z jednej strony gwarantuje on nam pewne ramy, w których możemy się poruszać, ale z drugiej strony bardzo nas ogranicza. My wiemy, że nasi uczniowie rzadko śpiewają w czterogłosowych chórach i ta faktura czterogłosu wokalnego nie zawsze dla nich jest fakturą intuicyjną. Tłumaczenie o krzyżowaniu głosów czy o przekraczaniu skali tenoru czasami powoduje, że uczniowie czy studenci odbierają przecież i tak na fortepianie, na organach będzie brzmiało to doskonale. A więc musimy się nad tym zastanowić. Musimy też przemyśleć na nowo nauczanie harmonii w kontekście nauczania na odległość. I tutaj mam pewne doświadczenia już od marca ubiegłego roku szkolnego, kiedy to przyszło mi w dobie COVID-u uczyć harmonii na odległość, o tym też Państwu powiem. Natomiast jeśli chodzi o podstawę programową, co takiego ja szczególnego zauważam, co bardzo chciałbym podkreślić i co wykorzystuję w mojej pracy, gdzie są rozłożone te akcenty. Choć sam się przyznaję trochę do tego grzechu, że łatwiej zrobić czterogłos tradycyjny i już, tak? Ale znacznie lepsze formy są to formy, które wyzwalają kreatywność. Zwłaszcza teraz w dobie COVID-u, kiedy uczeń zostanie sam z układem czterogłosowym, z akordem i tak naprawdę nie zawsze online można mu pomóc. Otóż w podstawie programowej ja wypunktowałem kilka takich ważnych stwierdzeń o poznaniu budowy i łączenia akordów. To można zrobić praktycznie. O poznaniu zasad rozwiązywania składników dysonansowych. To są wyjątki z podstawy programowej, ale pokazuję Państwu, gdzie rozkładam akcenty. O rozumieniu pojęć harmonicznych. Do tego dążymy. Rozumienie pojęć harmonicznych. O rozpoznawaniu w utworach muzycznych przebiegów harmonicznych. Wreszcie praktyczna realizacja i kreatywne wykorzystanie. Te kolory, które Państwo widzą, pokazują mi rozkład akcentów metodycznych. Poznanie, zasady, rozpoznawanie, praktyczna realizacja, kreatywne wykorzystanie. Mam też kilka postulatów, które po latach, z którymi chciałem się z Państwem podzielić. Przede wszystkim jakoś bardzo leży mi na sercu to wzmocnienie pozycji przedmiotu zasady muzyki w obszarze biegłego. Tak? Panie Tomaszu, przepraszam, ale nie poruszają się slajdy. Mają się. Tak? Czy widać podstawę programową w tej chwili? Nie, właśnie nie widać. Ojejku. No właśnie, a ja już 30 slajdów poruszyłem i do każdego było, zaraz spróbujemy może, a teraz, czy teraz widzimy slajdy, zmieniają? Teraz jest okej, dobrze. Teraz jest okej, dobrze, czyli nie mogę wychodzić z programu PowerPoint, kiedy uruchomię pokaz slajdów, okazuje się, że on zanika, ale poradzimy sobie w ten sposób. A więc to, co mamy w podstawie programowej, budowę, zasady.
zrozumienie, rozpoznanie, praktyczna realizacja i kreatywne wykorzystanie. Ważne, uważam, jest po tych moich 20 latach pracy, taki może jubileusz mały, skromny, to, że chciałbym postulować jednak zwiększenie roli przedmiotu zasady muzyki w zakresie interwałów, tonacji, akordów. Tu konieczne bardzo często są ćwiczenia zaraz na początku nauczania harmonii, które po prostu uczniom pewne rzeczy przypomną, a nawet niektórym pozwolą wyćwiczyć to, co będzie nam potrzebne. Drugie, czytanie i słuchanie ze zrozumieniem. Już nie obowiązują, proszę Państwa, okrągłe, klasyczne definicje. My musimy mówić tak, aby nasi podopieczni w dobie telefonów komórkowych i Facebooka nas zrozumieli. Czasami nawet posłużyć się tym myśleniem obrazkowym, ale też ćwiczyć czytanie i słuchanie ze zrozumieniem. Musimy wprowadzać elementy muzyki rozrywkowej. Od tego nie uciekniemy na harmonii. Z tego względu, że bardzo często nasi absolwenci zdają na uczelnie zagraniczne, gdzie zapis S major 7 czy G moll łamane przez D, czy zapis, jak Państwo widzą tutaj na ekranie, ten sposób, akord molowy z szóstką, a więc pierwszy przewrót, czy 6-4, tak zwane Roman numerals, inne zapisy niż tylko to, co znamy z Sikorskiego. My musimy o tym mówić, bo inaczej może się okazać, że na egzaminie wstępnym do uczelni wyższej za granicą uczeń zobaczy całkiem inną harmonię. Kolejna rzecz, bardzo ważna. Staram się to robić, nie zawsze mi się to udaje, żeby jednak sięgnąć po to, co uczniowie grają. Więcej harmonii nauczymy się z miniatury, którą gra skrzypek z fortepianem, pod warunkiem, że przyniesie nam odpowiednio wcześniej akompaniament fortepianowy z zapisem swojego instrumentu, a całą partyturę, cały utwór. A więc harmonia w dziele, a nie harmonia w zeszycie. Takie zjawiska jak progresja, modulacja, alteracja, kadencja, po prostu trzeba je pokazać palcem. Ja uważam z tej perspektywy, że jest to o wiele cenniejsze niż znajomość definicji progresji czy definicji opóźnienia, zastąpienie składnika akordowego, jego górną lub dolną i tak dalej, i tak dalej. I dążymy wtedy do takiej sytuacji, że dzięki temu uczeń pewne rzeczy grając, śpiewając, wykonując, będzie machinalnie w sobie nazywał, będzie machinalnie je identyfikował. Nastąpi ta, jak mówimy, interioryzacja, przyswojenie. To będzie podwójny sukces. No bo ten argument, żebyś umiał zharmonizować kolędę na Wigilię, już bardzo często, proszę Państwa, w dzisiejszych czasach nie działa, uczeń odpowiada, posłuchamy sobie z YouTube'a albo zagram sobie z opracowania, które ściągnąłem z internetu. A więc konieczność analizowania utworu z repertuaru ucznia. Pamiętanie o tym, że nie ma jednej harmonii, są różne harmonie tak naprawdę. Jest harmonia beethovenowska i harmonia mozartowska, harmonia bachowska i harmonia Wagnera. I to wtłoczenie w jeden system reguł, czy Wesołowskiego, czy Sikorskiego, czy Targosza, czy Niziurskiego, może powodować takie niebezpieczeństwo, że harmonia zostanie sprowadzona do roli pewnych rebusów do rozwiązania. I cofniemy się do czasów Riemanna, kiedy było gut, verboten i schlecht w jego podręczniku. Kolejna refleksja, podręcznik. Przydałby nam się w nauczaniu podręcznik harmonii oparty wyłącznie na przykładach. Coś w rodzaju harmonia w drugim stopniu in Beispielen. Jest oczywiście książka Wesołowskiego z przykładami, z których korzystamy w średniej szkole. Niektóre one słabo się sprawdziły, inne lepiej. Znacznie lepiej sprawdza się ze studentami. Chętnie, proszę Państwa, powołałbym, o ile to możliwe, taką grupę roboczą tych z Państwa zainteresowanych, którzy wyszukaliby dziesiątki, setki przykładów w lubianych, dostępnych, którzy by to skodyfikowali, uwspólnili zapis, uwspólnili terminologię, opatrzyli komentarze. Ja nawet byłbym gotów takiemu zespołowi przewodniczyć, aby takie materiały z harmonii powstały. Proszę zobaczyć, tutaj macie Państwo taki link do... No właśnie, jak teraz go kliknę, to go Państwo nie zobaczą, ale można będzie go udostępnić po konferencji. To jest, boję się, chciałem Państwu to pokazać, ale boję się, jak go kliknę, znowu stracicie Państwo obraz prezentacji z monitora. To jest po prostu interaktywny
interaktywny, mogą Państwo go sobie na przykład przepisać. Interaktywny podręcznik harmonii z przykładami, gdzie są konkretne utwory muzyczne i konkretne zjawiska. Mało tego, można jeszcze kliknąć ikonkę głośniczka i danego odcinka posłuchać. I tutaj powiedzmy na naszym gruncie polskim myślę, że taki postulat stworzenia czegoś podobnego, być może nawet w wersji internetowej czy jakkolwiek interaktywnej byłby wskazany. Ja Państwu pokazywałem kartę szansa, jak widzieliśmy się ostatni raz, może ci z Państwa, którzy byli na konferencji, widzieli ją, karta taka typowa z dymkami, prawda, w której bierzemy sobie dany utwór, pytamy o pozycję akordu, o kadencję, o funkcję akordu, o oznaczenie w BC, o składnik umieszczony w basie, o wszystko to, co w nutach widać i słychać. Ta karta nazywała się szansa, czyli szybka analiza słuchowa, bądź inaczej mówiąc szybka analiza samodzielna, albo szybka analiza selektywna, można to sobie SA różnie tłumaczyć. W dobie testowej dzisiaj chciałem Państwu pokazać trochę inne podejście do tego modelu. Podejście testowe, podejście, które ćwiczę zarówno w Google Classroom, w Microsoft Teams, można to zrobić na dowolnej platformie testowej, można to zrobić w formie testu papierowego, czy nawet uczniowie mogą wyedytować plik Worda, czy plik JPG. Tutaj możliwości mamy wiele, ale taki model testowy wyglądałby następująco. Tutaj mamy pieśń bez słów Mendelssohna, posłuchajmy. W modelu z dymkami mamy szansę na odpowiedź błędną lub brak odpowiedzi. W tym modelu testowym, który chciałem zaproponować, który teraz ćwiczę z moimi wychowankami, sprawdzamy, czy uczeń coś wie, czy coś kojarzy, a może nie kojarzy nic. Jesteśmy w stanie zobaczyć, co i jak. W tym momencie jedna odpowiedź A jest, załóżmy, prawidłowa, jedna B prawdopodobna, czyli możliwa do pomylenia, jedna C mało prawdopodobna, prawie nie na temat, no i jedna zupełnie absurdalna, która może pokazać, że uczeń danego zagadnienia w ogóle nie opanował. W Państwa testach, które macie w materiałach załączonych, wszystkie odpowiedzi A są prawidłowe, nie robiłem klucza. Oczywiście trzeba przed zadaniem tego uczniom te odpowiedzi pomieszać. Gdyby był tylko A, to nawet prymusi mieliby wątpliwości. No i zobaczmy, jak ten model testowy wygląda. Tutaj macie Państwo tą pierwszą kartę, która jest w Waszych materiałach. No i mamy takt drugi, pierwsza miara. W jakiej pozycji występuje wskazany akord? Czy jest to pozycja prymy, tercji, kwinty, czy pozycja zasadnicza? Przypominam, że odpowiedź D to jest częsty błąd. Pozycja zasadnicza to określenie teoretyczne w harmonii błędne, bo pozycja jak gdyby dotyczy sopranu, pochodzi z literatury fortepianowej i pochodzi z ćwiczeń fortepianowych, kiedy grają gamy w tak zwanych rozmaitych pozycjach. Tak, czwarty, druga miara. Jakie oznaczenie w systemie basso continuo nosiłby akord o tak rozmieszczonych składnikach? Sekundowy bądź sekund kwart sekstowy, kwint sekstowy, terc kwartowy bądź kwart sekstowy. Oczywiście widzimy tutaj akord B dur 7 oparty na septymie, a więc odpowiedź A.
Przykład trzeci, takt siódmy, druga miara, takt ósmy, pierwsza miara. Jaką nazwą należy określić wskazane zjawisko harmoniczne złożone z dwóch akordów? Mamy akord D-dur 7 i akord G-dur. Jest to oczywiście wychylenie modulacyjne, dawniej zwane zboczeniem modulacyjnym. Nie progresja, nie alteracja i nie paralelizm. Przy okazji jest to asumpt do tego, żeby powiedzieć uczniom, na czym te różnice polegają, że chociażby punkt B, progresja, może być progresją modulującą i prowadzić do chwilowej zmiany tonacji. Że alteracja też w pewnym kontekście może być środkiem modulacyjnym, ale to pod pewnymi warunkami i w pewnym szerszym kontekście. Czwarty przykład, takt dziesiąty, druga miara. Jaką interpretację funkcyjną w tonacji zasadniczej utworu należy przypisać do oznaczonego akordu? Czy jest to mol tonika szóstego, czy tonika szóstego, czy subdominanta, albo żadna z tutaj wymienionych. Oczywiście odpowiedź prawidłowa zasadza się na odróżnieniu tego, kiedy mamy przed akordem pobocznym owo słynne kółeczko, które wskazuje na pochodzenie, na genezę akordu pobocznego od akordu głównego, czyli od w tym przypadku mol toniki, częsty błąd popełniany przez uczniów. Kolejny przykład, takt 16, czyli nasz punkt 5 testu, pierwsza i druga miara, jakie oznaczenie cyfrowe odpowiada uwidocznionemu opóźnieniu. Czy jest to 6 na 5 i 4 na 3, czy jest to seksta mała na kwintę i kwarta na tercję małą, może 8 na 7, a może zasiejmy tutaj w uczniu wątpliwość, że nie można jednoznacznie oznaczyć cyfrowo opóźnienia, bo go tutaj nie ma. Oczywiście ono jest i widzialne, i słyszalne, i jest to 6 na 5 i 4 na 3, to jest to miejsce i taka odpowiedź byłaby prawidłowa. Oczywiście uczeń, który wybierze odpowiedź B, pokazuje nam to, że rozumie zjawisko opóźnienia, ale ma problem z oznaczaniem interwałów. Odpowiedź C pokaże nam, że uczeń podejrzewa, że tu jakieś opóźnienie jest, ale nie bardzo wie jakie, więc na przykład wskazuje 8 na 7 jako koło ratunkowe bardzo mocno tonącego. Natomiast jeżeli wybierze odpowiedź D, że nie można tu w ogóle określić opóźnienia, to znaczy, że on nie wie, że to opóźnienie jest w ogóle, nie wie, co to jest opóźnienie, go nie widzi i nie słyszy. Czyli test ten ma taki walor diagnostyczny trochę może szerszy, pod warunkiem, że widzimy wszystkie odpowiedzi, niż zwyczajny test sprawdzany komputerowo, czy została zakreślona jedynie odpowiedź prawidłowa A, B, C, D, bez spojrzenia na to, jaką inną odpowiedź uczeń wybrał. Więc można takie testy też stosować i w swojej praktyce tak też postępowałem. Szóste, takty 22-24 w całości. Jaką nazwę nosi zjawisko melodyczno-harmoniczne wskazane w tym miejscu? Czy jest to progresja, czy jest to modulacja, czy jest to alteracja, czy jest to retrogradacja. Oczywiście najbardziej absurdalne odpowiedź D, retrogradacja, uczniowie powinni odrzucić, zastanowić się właśnie, czy mamy do czynienia z trwałą zmianą tonacji w postaci modulacji, czy z modyfikacją składnika akordowego w postaci alteracji. Natomiast my słuchowo i wzrokowo od razu widzimy, że jest to progresja, zresztą to pięknie widać w linii basu i w linii sopranu, nawet bez patrzenia na pozostałe głosy, widać po linii basu as, a, b, h, c, że jest to progresja. Oczywiście ona jest nie tylko w linii basu, ona jest we wszystkich głosach, w całej pełnej harmonii tego pięknego utworu, który mnie zainspirował do, proszę Państwa, pokazania moim uczniom i studentom, a także Państwu, ponieważ moja córka ucząca się w szkole muzycznej pierwszego stopnia ten utwór grała, ćwiczyła go permanentnie, znałem go dokładnie na pamięć, każdy jego dźwięk i każdy jego takt i pomyślałem, dlaczego by nie. Punkt siódmy, druga miara. Jakim oznaczeniem w tak zwanym tonacyjnym? Niektórzy mówią tonacja akordu, nie jest to może zbyt prawidłowe, jest to oznaczenie literowe. Należy w sposób wyczerpujący oznaczyć wskazane współbrzmienie, uwzględniając jego kontekst harmoniczny i inne charakterystyczne cechy. Czy jest to F mol 7 z opóźnieniem 4 na 3? I rzeczywiście tak to jest. Mamy F prymę, as tercję, C kwintę, S septymę i B na as 4 na 3. Czy jest to akord asdur z sekstą
odpada, dlatego że po nim następuje akord dominantowy, a my przynajmniej na terenie średniej szkoły muzycznej tłumaczymy, że akordy z dodaną sekstą powinny się rozwiązywać na formy toniki. Czy jest to azdur 13 bez septymy i bez jedenastki? To tak pod kątem jazzmenów, ale się to i tak nie będzie zgadzać. No i czy to jest akord asmol 9 na 8, jeżeli uczeń nie widzi tutaj trybu albo podejrzewa, że może to cokolwiek mieć z trybem molowym, ale pochodzącym od as, no to znaczy, że coś tutaj jest mocno nie w porządku. I pytanie ósme, to już pytanie było bonusowe dla studentów, czy odcinek oznaczony numerem 8, macie go Państwo tutaj na slajdzie, to jest, a nie ma go. To jest po prostu ten odcinek, który utrzymany jest, ta część utworu, która utrzymana jest w tonacji, przepraszam, w tonacji, coś mi się tu przestawiło, już, submediantowej. Czy student, czy uczeń zna pojęcie w ogóle medianty, a już w ogóle medianty dolnej. No, zupełnie absurdalna odpowiedź chronomantowej, paralelnej nie bardzo, ale jeśli rozumie zjawisko paraleli, to i tak dobrze, jednoimiennej. A więc te odpowiedzi C i D są w miarę prawdopodobne, odpowiedź B absurdalna, odpowiedź A prawidłowa. To jest jeden z takich testów, nad którymi pracuję. Drugi z takich testów to przykład z Mozarta, ale testy o charakterze słuchowym. Macie je Państwo również, te testy, w swoich materiałach. W materiałach też mogą Państwo znaleźć taką adnotację i za chwilę też pojawi się mój adres mailowy. Jeżeli ktoś by chciał przykłady dźwiękowe do tego, to proszę do mnie napisać, to ja Państwu tych przykładów, te przykłady udostępnię. W wysłuchanym fragmencie pierwsza fraza wykonywana jest przez skrzypce, druga przez obój, nazwij zjawisko między nimi. Słuchamy. Naturalnie jest to imitacja, nie jest to diminucja, nie jest to transkrypcja i nie jest to opóźnienie, ale można te terminy z uczniami omówić. Zjawisko harmoniczne w wysłuchanym fragmencie nosi nazwę. Naturalnie progresja. Wybrałem tylko niektóre polecenia z tego testu. Wszystkie mają Państwo w tych kartach udostępnionych, w tym folderze udostępnionym przez organizatorów. Konkretny przebieg harmoniczny do analizy. Usłyszymy cztery akordy, który szereg w zapisie obrazuje je prawidłowo. Wreszcie, jaka to kadencja zawarta w wysłuchanym przebiegu, czy zwodnicza, czy wielka plagalna, czy mała doskonała? Oczywiście odpowiedź prawidłowa, kadencja wielka doskonała. A więc i tak można uczyć harmonii. Trochę zdalnie, bo te testy możemy wykorzystywać w nauczaniu zdalnym, możemy je wykorzystywać na lekcji, możemy zwiększyć ich wiarygodność poprzez taki dobór odpowiedzi, który pozwoli nam na zobaczenie, w jakim kierunku uczeń podąża, a nie tylko, czy nazbierał punktów 23 czy 54 za test, bo nie to jest naszym celem. Jeszcze jedno pytanie, jeżeli zaprezentowany przebieg rozpoczyna się w tonacji B-dur, napisz, w jakiej tonacji się kończy. Oczywiście S-dur. I chciałem Państwu na sam koniec pokazać coś, co nazywam modelem heurystycznym. Heurystyka to jest odkrywanie. Heurystyka to jest rozwiązywanie problemów. Heurystyka to jest wspieranie procesu twórczego. Heurystyka to wykrywanie powiązań między zjawiskami. Znowuż w definicji swojej heurystyka jako to poszukiwanie, to dochodzenie do jakiejś prawdy. Nie dojście, a dochodzenie. To tworzenie,
hipotez bądź rozwiązań. Heurystyka nie daje nam gwarancji uzyskania najlepszego możliwego rozwiązania. Heurystyka pozwala nam tylko na zbliżenie się do tego rozwiązania i pozostawia nas w pewnej niepewności, w pewnym takim oddaleniu od całkowitej prawdy. Jak można model heurystyczny zastosować do metodyki harmonii? Pomysł może jest banalny, ale sprawdźcie Państwo na swoich uczniach, jak to będzie działało, co niniejszym i ja czynię. Idea jest taka, że wychodzimy od gotowych czterogłosów, od dobrze zrobionych czterogłosów i nie są to chorały Bacha, szukamy ich. Mogą to być na przykład śpiewniki kościelne. Ja na takie trafiłem z lat 60., 70. Przygotowujemy karty pracy, robimy edycję komputerową, druk. Uczeń oczywiście w modelu tradycyjnym mógłby zaśpiewać, zagrać, zagrać i zaśpiewać. Ale w modelu heurystycznym uczeń w tym modelu A mógłby uzupełnić brakujące dźwięki bądź głosy, które sztucznie z tej harmonizacji wyrzuciliśmy, zakładając, że ona jest ładna i dobra. Albo na przykład zrobić coś, co heurystyka nazywa rozpoznaniem bojem, czyli poszukiwać, jaki dźwięk tam dać, żeby ten akord był dobry, odpowiedni. To, co robią wojskowi, wchodzą z oddziałem i patrzą, jak jest i działają. To jest ta heurystyka rozpoznania bojem. Oczywiście możemy wykorzystać model B, uzupełnienie altu i tenoru i podać chociażby bas i sopran lub bas, sopran i funkcje. I możemy wejść w model najtrudniejszy heurystycznie, kiedy na przykład z takiej harmonizacji znanej pieśni, choćby kościelnej, usuniemy melodię, czyli sopran, i musimy dokonać rekompozycji czy skomponowania nowej, zupełnie innej melodii lub figuracji całości lub części przebiegu. I tak to wygląda, zobaczcie Państwo, w praktyce. To jest model A. Ja mogę też, macie Państwo pełne zapisy tych harmonizacji czterogłosowych, całkiem ładnych, ze śpiewników kościelnych wziętych. Mogę Państwu wysłać również te wersje z ramkami, gdyby ktoś chciał wykorzystać na swoich uczniach i zrobić taki eksperyment. Wystarczy do mnie napisać na kienik@op.pl. W modelu A pewne głosy, jak Państwo widzą, są sztucznie usunięte w zwykłe, proste operacje w programie Microsoft Paint. Pewne nuty szczególnie zależy mi na tym, żeby one zostały, żeby pokazywały kierunek tej harmonizacji, żeby słabszym uczniom pozwoliły też na dopisanie. Tutaj słabszy uczeń najczęściej napisze prymę lub kwintę i będzie miał swój sukces. W modelu B, to jest możliwe rozwiązanie tej pieśni, właśnie można je później z uczniami przeanalizować. W modelu B mamy bas i sopran oraz funkcje harmoniczne, czyli jaki alt i tenor napisać, żeby zgodnie z tymi funkcjami harmonicznymi oryginalnymi uzyskać w miarę zbliżony do rezultat do tej harmonizacji. Ta harmonizacja funkcjonuje w śpiewniku Chorał do modlitwowników śląskich. W materiałach jest też adres bibliograficzny. I tu jest rozwiązanie modelu B. I model C to rekompozycja czy dekompozycja melodii, figuracja głosów, a nawet tworzenie wstępu czy zakończenia w stylu czy w rodzaju tej harmoniki, którą tam widzimy i słyszymy. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Mam taki dyskomfort, bo nie wiem, czy te slajdy wszystkie było dobrze widać. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję i tylko prosiłbym o informację zwrotną od organizatorów, że mieli Państwo pełną wizję i pełną fonię. Serdecznie dziękuję panu doktorowi habilitowanemu Tomaszowi Kienikowi. Widzieliśmy od momentu, kiedy pan profesor włączył, tak jak należy, tak? To już wtedy widzieliśmy, te slajdy się przekładały. Także dziękuję bardzo i bardzo proszę teraz pana magistra Waldemara Cieśloka, który reprezentuje, jest doktorantem Akademii Muzycznej w Krakowie, a jest nauczycielem szkoły, zespołu Państwowych Szkół Muzycznych imienia Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie. Ramo Riemann, a może jednak Jarmusiewicz, czyli 15 minut o twórcach harmonii funkcyjnej. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Ja tylko bym prosił o pomoc, jak włączyć moją prezentację. Bo nie mogę znaleźć, a już jest, dobrze. I mam pytanie, czy widać ją?
Nie, jeszcze nie widzimy. Teraz? Tak, teraz jest widoczno. Dobrze, dziękuję bardzo. Tematem mojego wystąpienia jest problem zawarty w pytaniu Rameau, Riemann czy jednak Jarmusiewicz, czyli o twórcach harmonii funkcyjnej. Harmonia funkcyjna opisuje współbrzmienia akordowe osadzone w tonalności dur-mol w kontekście relacji, jakie pomiędzy nimi zachodzą. Owe relacje nadają poszczególnym akordom znaczenia, czyli określają funkcję, jaką pełnią te akordy wobec siebie. I tak, tonika stanowi centrum tonalne, to ona definiuje wszystkie inne akordy występujące z nią w ramach danej tonacji. Dominanta, przez to, że zawiera siódmy stopień skali durowej bądź siódmy stopień podwyższony skali molowej, czyli dźwięk prowadzący, naturalnie dąży do prymy akordu tonicznego, ściśle wiążąc się z tym akordem. Wzmocniona harmonicznie septymą, staje się dla swojej tonacji akordem charakterystycznym. Subdominanta, najsłabiej związana z toniką, funkcjonuje w tonacji niejako akord działający odśrodkowo. Wzmocniona harmonicznie sextą, intensyfikuje swoje dążenie w stronę toniki. Harmonię funkcyjną znamy ze szkoły muzycznej drugiego stopnia. Przedmiot harmonia. Wszyscy w tych zajęciach albo uczestniczyliśmy jako uczniowie, albo wciąż uczestniczymy jako nauczyciele. Są pewnie wśród nas i tacy, którzy harmonią zajmują się zawodowo. Zapewne nie są znane nam też podręczniki do harmonii, na przykład Kazimierza Sikorskiego, Franciszka Wesołowskiego, Antoniego Puszowskiego, Jacka Targosza, czy te mniej znane Andrzeja Dobrowolskiego czy Jana Gawlasa. Znajomość podręczników zależna jest od ośrodka, w którym się uczyliśmy bądź uczymy. Mimo ich mnogości i wieloośrodkowości, wszystkie one dotyczą rzecz jasna harmonii funkcyjnej. Z uwagi na ich mnogość można by spróbować sformułować pytanie, czy owa harmonia funkcyjna jest pomysłem polskim. W naszej świadomości na tak postawione pytanie zapewnie rozbrzmiewa odpowiedź. Hugo Riemann jest twórcą harmonii funkcyjnej. Ten niemiecki teoretyk muzyki i muzykolog, jak zaznacza Karl Darhaus, uważa, że idea funkcji toniki subdominanty-dominanty pochodzi od francuskiego kompozytora i teoretyka Jean-Philippe Rameau. Jednak nie do końca jest to prawdą, co wyraźnie podkreślił wspomniany już Dalhaus. Otóż Rameau, nazywany tonika subdominanta dominanta, określa jedynie pierwszy, czwarty, piąty stopień skali durowej bądź molowej. Co więcej, dominantą dla Rameau jest każdy akord septymowy. Na przykład dominanta toniczna, czyli w naszym rozumieniu dominanta septymowa, zaś subdominantą każdy akord z dodaną sekstą. Za pomocą tych pojęć klasyfikuje on więc dwa typy akordów. Niezbywalną zasługą Rameau dla późniejszej harmonii funkcyjnej jest opisanie teoretyczne związku kwintowego akordów, który znany jest nam z Sikorskiego jako stosunek kwintowy. Rameau za pomocą obliczeń matematycznych definiuje podstawowy dla określenia tonacji ciąg akordów właśnie w związku kwintowym. Czytając od lewej, subdominanta, tonika, dominanta. Akordy na czwartym, pierwszym i piątym stopniu, ich prymy oddalone są o siebie o kwintę czystą. Dodając do trójdźwięku na czwartym stopniu sekstę oraz do trójdźwięku na piątym stopniu septymę, konstelację tą postrzega Rameau na sposób newtonowski. Tonika, będąc centrum tonacji, swą grawitacją przyciąga do siebie z lewej strony subdominantę z dodaną sekstą, z prawej strony dominantą septymową. Być może, żeby uzasadnić połączenie tych akordów w innej konstelacji, trójdźwięk na czwartym stopniu z dodaną sekstą, akord septymowy na piątym stopniu z dodaną septymą, tonika,
Zachowując jednocześnie zasady łączenia akordów krokiem kwintowym, ucieka się do zabiegu, który nazywa double emploi. Zauważa, że trójdźwięk durowy zbudowany na czwartym stopniu skali z dodaną sekstą można przekształcić w trójdźwięk molowy zbudowany na drugim stopniu skali z dodaną septymą. W ten sposób, zachowując zasadę kroku kwintowego, uzasadnia sekwencję zawierającą krok sekundowy pomiędzy czwartym i piątym stopniem skali w następujący sposób. Akord septymowy na drugim stopniu, dominanta septymowa, tonika, nie tracąc jednocześnie jakości jej brzmienia. Również w ten sposób, z pomocą kroków kwintowych, Rameau uzasadnia i łączy akordy zbudowane na każdym stopniu skali, durowej bądź molowej, w obrębie danej tonacji. Akordy na czwartym stopniu z dodaną septymą, na siódmym stopniu z dodaną septymą, na trzecim stopniu z dodaną septymą, na szóstym stopniu z dodaną septymą, na drugim stopniu z dodaną septymą, dominanta septymowa, tonika. Progresja ta okazuje ponadto charakter funkcyjny akordu zbudowanego na czwartym stopniu skali, w naszym rozumieniu subdominanty, jako akordu najbardziej oddzielonego od toniki. Rameau zna oczywiście połączenia akordów krokiem tercjowym, jednak traktuje je jak wzajemne połączenia tonik dwóch różnych pokrewnych tonacji. Na przykład akord C-dur połączony z akordem A-mol rozumie jako tonikę C-dur połączoną z moltoniką A-mol. Jeżeli chodzi o połączenia tercjowe, wyraźnie zdefiniowane są one w teorii funkcyjnej Riemanna. Otóż z każdego akordu pełniącego funkcję główną można utworzyć akord pełniący funkcję paralelną, zastępczą lub zamienną. Wystarczy odpowiednio, w cudzysłowie, przesunąć jeden z dźwięków, na przykład toniki. I tak, załóżmy, tonika, dźwięki C, E, G. G przesuwając na A, otrzymujemy paralele toniki, czyli akord zastępczy. I znów dźwięki toniki C, E, G. C przesuwając na H, otrzymujemy tak zwany Leiton Wechsel Klang der Tonika. To jest określenie niemieckie Riemanna, nasze polskie akord zamienny. Oczywiście przekształcenia te możemy zastosować także dla subdominanty i dominanty, natomiast jeżeli dominantę tylko w zakresie jej paraleli. Powstaje w ten sposób graf, który Państwo widzą pod nazwiskiem, imieniem Hugo Riemanna. Ten graf możemy przełożyć na język Sikorskiego, wprowadzając pojęcie akordu pobocznego. I tak, dla toniki akordami pobocznymi są tonika szóstego stopnia i tonika trzeciego stopnia. Dla subdominanty subdominanta drugiego stopnia i subdominanta szóstego stopnia. I dla dominanty dominanta trzeciego stopnia. I wszystko byłoby dobrze, ale to, co proponuje Riemann, około 40 lat wcześniej zawarł w swoim nowym systemie muzyki Jan Jarmusiewicz. Odwołując się do Rameau, choć nie wymienia tego nazwiska w swoim traktacie, z pomocą kwintowego koła trójdźwięków opisuje ich związki kwintowe. Jak twierdzi, sam akord żadnego znaczenia nie ma. Dopiero kiedy wchodzi w relację z dwoma sąsiednimi w kole, nabiera swego znaczenia. Można by rzec, na sposób riemannowski otrzymuje swoją funkcję. I tak w kwintowym kole trójdźwięków wyróżnia po trzy akordy, wskazując, że środkowy zawsze jest akordem tonicznym, lewy kwart akordem, czyli w naszym rozumieniu subdominantą, prawy kwint akordem, czyli dominantą. Podobnie rzecz ma się w opisaniu związku tercjowego. Znów Jarmusiewicz posługuje się kołem trójdźwięków, tym razem tercjowym. Zauważa, że w tonacji durowej wśród trzech wyróżnionych trójdźwięków środkowy akord jest akordem tonicznym, prawy mediantą dolną, lewy mediantą górną. Jeżeli akord toniczny jest durowy, obie medianty są molowe. I przeciwnie, w tonacji molowej, kiedy
Tonika jest akordem molowym, obie medianty są durowe. Kiedy nałożymy graficzne związki Jarmusiewicza na siebie, otrzymamy graf znany nam już z Riemanna. I rzecz bardzo ważna. Jarmusiewicz zauważa, że dolna medianta w brzmieniu upodabnia się do toniki do tego stopnia, że akord ten nazywa wyręczycielką owej toniki, czyli w naszym rozumieniu akordem zastępczym toniki. W równoległym tekście niemieckim umieszczonym w traktacie Nowy System Muzyki Jarmusiewicz używa słowa Stellvertreter, tego samego słowa i w tym samym znaczeniu używa Riemann na określenie akordu paralelnego. I znów można by zadać pytanie, które już padło. Czy harmonia funkcyjna jest pomysłem polskim? Oczywiście Jan Jarmusiewicz jest Polakiem i tym razem odpowiedź nie jest już tak oczywista. Badając relacje teorii Jarmusiewicza opublikowanej w 1843 roku i teorii Riemanna publikowanej od 1878 roku, chcę się teraz odpowiedzieć, że być może tak. Że może gdyby nie różne zawirowania historyczne, to dzisiaj powiedzielibyśmy, że to właśnie Jarmusiewicz jest twórcą harmonii funkcyjnej, a przynajmniej ogromnie przyczynił się do jej powstania. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie panu Waldemarowi Cieślokowi za pasjonujący wykład o harmonii funkcyjnej i podstawach. Teraz pora na mnie. Postaram się w 15 minut opowiedzieć o wiecznie żywych zasadach kształcenia. Udostępniam teraz pulpit. Tak. Nowa dydaktyka, nowe zasady. Proszę Państwa, tytuł nawiązuje do zasad kształcenia, inaczej do zasad dydaktycznych lub nazywanych też zasadami nauczania. Zadaję tutaj pytanie, czy nowa dydaktyka, czyli różne propozycje metodyczne, z którymi spotykają się poszukujący nowości nauczyciele, są faktycznie nowościami i na takie miano zasługują? Otóż moim zdaniem do wszelkich nowości należy podchodzić refleksyjnie i krytycznie. Dziś bardzo łatwy jest dostęp do różnych informacji, jednakże należy mieć świadomość źródeł ich pochodzenia. Na slajdzie przedstawiam właśnie propozycje z literatury dydaktycznej, z których korzystałam przygotowując materiały dla Państwa i to nie są wcale propozycje najnowsze. Na początku zdefiniujmy pojęcia, którymi będę się teraz posługiwać. Otóż nauczanie w definicji Wincentego Okonia jest to proces kierowania uczeniem się uczniów w toku planowej pracy nauczyciela z uczniami. Ja tutaj podkreśliłam słowa kierowanie uczeniem się, ale w tej definicji każde słowo ma swoją odpowiednią wagę i znaczenie. Otóż proces to jest ciąg różnych, powiązanych ze sobą sytuacji. Planowa praca, czyli omawiany proces, jest ciągiem logicznym w swoim przebiegu, a uczenie się wyjaśnione jest w definicji poniższej. Czyli jeszcze raz powtarzam, że nauczanie to kierowanie uczeniem się. W tym procesie powinien być aktywny. Czym zatem jest uczenie się? Wincenty Okoń przedstawia definicję uczenia jako proces nabywania względnie trwałych zmian w szeroko rozumianym zachowaniu w toku bezpośredniego doświadczenia i pośredniego poznawania rzeczywistości. Podkreśliłam tutaj słowa względnie trwałe zmiany, gdyż wszyscy wiemy jako aktywni nauczyciele, że nieużywane, niepowtarzane czy niepotrzebne wiadomości i umiejętności bardzo szybko opuszczają naszych uczniów, tworząc miejsce na ciekawsze dla nich informacje. Czym zatem są zasady dydaktyczne, zwane też zasadami nauczania? Tutaj przedstawię dwie definicje. Pierwszą Krzysztofa Kruszewskiego i drugą Czesława Kupisiewicza. Krzysztof Kruszewski opisuje zasady dydaktyczne jako normy postępowania nauczyciela w czasie przygotowania i prowadzenia lekcji,
które umożliwiają uwzględnienie jednocześnie informacji z wielu źródeł i utrzymanie kierunku czynności uczenia się uczniów. I znowu mamy powtórzone właśnie to pojęcie istotne, uczenie się uczniów. Z kolei Czesław Kupisiewicz opisuje zasady nauczania jako normy postępowania dydaktycznego, których przestrzeganie pozwala nauczycielowi skutecznie zaznajamiać uczniów z wiedzą, rozwijać ich zdolności, wpajać poglądy i przekonania i wdrażać do samokształcenia. Jak widać, obie definicje kładą nacisk na inne aspekty. Wspólne jest jednak to, że zasady to są normy postępowania nauczyciela podczas procesu dydaktycznego. Zatrzymajmy się na definicji Kupisiewicza, u którego właśnie podkreśliłam słowo skutecznie, a także pojęcie wdrażać do samokształcenia. Nie chcę się teraz nad tym rozwodzić, nie mamy na to za wiele czasu, ale to jest właśnie najważniejszy cel pracy nauczyciela, nauczyć ucznia, jak się uczyć, także i po szkole, bez oczekiwania na pomoc z zewnątrz. Tak rozumiane zasady służą realizacji ogólnych celów kształcenia i odnoszą się do pracy szkół różnych typów i szczebli, także obowiązują w zakresie różnych przedmiotów nauczania, a więc również w szkole muzycznej na każdym przedmiocie. Chciałabym teraz przedstawić 5 zasad będących fundamentem kolejnych opracowań dokonywanych przez dydaktyków. W literaturze polskiej jako pierwszy zasady dydaktyczne zebrał i omówił Zygmunt Mysłakowski już w roku 1953. Bolesław Niemierko, od którego tę tabelę tutaj Państwu prezentuję, opisał to w ten sposób. Jest zasada w kolumnie pierwszej, nazwana zasada świadomości, zasada przystępności, zasada poglądowości, systematyczności i trwałości, a w drugiej kolumnie mamy opisane znaczenie, czyli czego ona tak naprawdę dotyczy. Najstarsza z tych trzech zasad, trzecia zasada, zasada poglądowości, to jest pochodząca już z XVII wieku, opisana przez Jana Amosa Komeńskiego. Zasada mówiąca o tym, że zanim uczniowie poznają pojęcie, mają wcześniej to przeżyć, zaobserwować, działać, poczuć. My w kształceniu muzycznym oczywiście stosujemy tę zasadę, szczególnie wyartykułowana jest ona w rytmice dalcrozowskiej. I cytuję tutaj Emila Jacques Dalcroza, który mówił, że praktyka powinna poprzedzać teorię, co narzuca nauczycielom taki porządek metodyczny. Słucham, odczuwam, wykonuję, nazywam, utrwalam i na końcu zapamiętuję. Czyli jeszcze raz powtórzę, najpierw słucham, potem odczuwam, następnie wykonuję i dopiero potem nazywam, utrwalam i zapamiętuję jakieś pojęcie. Przedstawione te 5 klasycznych zasad zostały następnie uzupełnione na przykład przez Czesława Kupisiewicza. Zebrałam tutaj w tabelę 7 jego zasad i opisałam tak pokrótce znaczenie każdej z nich. Wyłuszczyłam tutaj najważniejsze moim zdaniem znaczenie. Dla Kupisiewicza zasada poglądowości, on opisał ją jako pierwszą. Tak naprawdę jak zaczniemy myśleć o tym, o znaczeniu każdej zasady, wygląda na to, że jedna z drugiej wynika i bardzo trudno jest je tak naprawdę oddzielić od siebie tak treściowo i znaczeniowo. Czyli zasada poglądowości, o której to już mówiliśmy, to jest to bezpośrednie poznawanie rzeczy i zjawisk, ułatwianie zrozumienia i zapamiętania poprzez różne pomoce naukowe, mapy myśli i tak dalej, ale również tutaj w zasadzie poglądowości ważne jest to, co tyczy się na przykład nauczycieli szkół muzycznych, to jest fakt pokazu czynności. Nie opowiadania o tym, czyli unikać nadmiernego werbalizmu, tylko po prostu pokazać, o co tak naprawdę nam chodzi, co uczeń ma nam powtórzyć, czego ma się nauczyć. Druga zasada przystępności w nauczaniu dotyczy stopniowania trudności i co jest bardzo istotne, z uwzględnieniem rozwoju psychofizycznego uczniów, czyli każdy nauczyciel powinien być zaznajomiony z rozwojem
z fazami rozwoju, powinien psychologię rozwojową po prostu mieć w jednym paluszku. Trzecia zasada świadomego i aktywnego udziału uczniów. To jest też oczywista rzecz, że uczniowie dopiero wtedy, kiedy są aktywni, kiedy stawia im się zadania do samodzielnego wykonania, kiedy pracują nad danymi treściami, nad danym materiałem, kiedy mogą samodzielnie coś wykonać, dopiero faktycznie się skutecznie uczą. Czwarta zasada systematyczności, czyli ujmowanie materiału we właściwej kolejności, podkreślanie też spraw i ważnych tematów zasadniczych. I tutaj taka moja dygresja, że młodzi nauczyciele, sama też była tym nauczycielem, byłam, mają to do siebie, że tak się chcą pochwalić wszystkim, co wiedzą. Ale to nie o to chodzi, tak? My musimy jako nauczyciele wiedzieć, co jest najważniejsze w treściach, które przekazujemy, jak te treści się mają do tego, co uczeń już wie. Piąta zasada trwałości wiedzy uczniów, szósta operatywności wiedzy uczniów i siódma łączenia teorii z praktyką. No, nie mamy czasu tutaj, żeby omawiać każdą z tych zasad i ich zastosowanie w praktyce szkolnej, ale proszę zwrócić uwagę na zasadę siódmą, łączenia teorii z praktyką. Ja jako mama uczennicy szkoły muzycznej pierwszego stopnia to czasami odnoszę wrażenie, że ta zasada raczej nie jest odpowiednio stosowana. Dla mojej córki na przykład ćwierćnuty i ósemki na rytmice to są zupełnie inne nuty niż te zapisane w utworach na fortepian. Jak i zwracam uwagę na to, że zobacz, przecież umiałabyś to wyklaskać, no to ona jest taka zdziwiona, tak? Że na fortepianie to zupełnie co innego, w innym języku to jest napisane. Nauczyciele mówią, że każde dziecko na początkowym etapie nauki ma z tym problem, czyli nie łączy w całość wiedzy z różnych przedmiotów, nie korzysta z wiedzy teoretycznej na zajęciach praktycznych. Nie wiemy, czy te sytuacje można poprawić. Myślę, że znajdziemy jakieś rozwiązanie podczas dyskusji w panelu po przerwie obiadowej. Ostatnim, które chcę Państwu przedstawić opracowaniem, już nie jest tak powszechnie znane jak opracowanie Kupisiewicza. Jest to opracowanie zasad dydaktycznych przez Krzysztofa Kruszewskiego. Autor zebrał aż 64 zasady. One są opracowane w takich 7 grupach tematycznych. Ja z tych 64 zasad wybrałam tylko 17, które uważałam za warte przypomnienia. Państwo je mają w materiałach już opisane. Więc tak, z grupy A, zasad dotyczących materiału nauczania, wydaje mi się, że bardzo ważna jest taka myśl. Łącz to, czego uczeń ma się nauczyć, z tym, co już wie. I po drugie, też taka myśl warta przypomnienia, nie wprowadzaj wiadomości, o których nie wiesz, do czego są potrzebne na lekcji. Czyli po prostu nie chwal się wszystkim, co wiesz, tylko naprawdę miej na uwadze to, czego od ucznia potem będziesz oczekiwał. Z zasad dotyczących motywacji z tej grupy B wybrałam kilka takich zasad. Motywacja do danego zadania jest tym silniejsza, im mocniejsze ma uczeń przekonanie, że treść zadania, warunki jego wykonania i decyzja o postawieniu zadania zależą od niego. No też niby oczywiste, to jest oczywisty taki banał, że uczniowie chętniej wykonują zadania, do których są przekonani, że nie wykonują chętnie zadań, które są im narzucane. Chociaż jest taka tutaj też myśl w tej grupie, że jeżeli uczeń traktuje niewykonanie zadania jako porażkę, to wzrasta jego motywacja do wykonania tego zadania. Ale również, jeżeli uczeń uważa wykonanie zadania za sukces, wzrasta motywacja wykonania zadania. I taka jeszcze ważna myśl z tej grupy dotyczących motywacji. Ze względu na szersze cele uczenia się należy dążyć do wzbudzenia w uczniach motywacji wewnętrznej i lub do przekształcania motywacji zewnętrznej w wewnętrzną. Tutaj też nie mamy czasu na ten temat mówić i to też psychologia rozwojowa nam wyznacza kierunek, jak i z kim należy pracować. Wiadomo, że młodsze dzieci jednak potrzebują motywacji zewnętrznej, zanim im się ta motywacja wewnętrzna obudzi, ale cały czas powinniśmy tę motywację wewnętrzną budzić do samodzielnego wykonywania zadań, do po prostu ochoty uczenia się, to co chcemy przedstawić. Bardzo ciekawe są zasady z grupy E, stosunków społecznych w klasie, dotyczące stosunków społecznych.
Proszę posłuchać. Większość uczniów jest wrażliwa na otaczającą ich atmosferę społeczną. Wpływa ona na wydolność uczniów w czasie uczenia się, na ich stosunek do szkoły i zadań szkolnych, na podatność na wpływy wychowawcze szkoły. I znowu psychologowie i pedagodzy już dawno opisali, że lepiej uczymy się w atmosferze, w klimacie tak zwanym ciepłym, który nauczyciel buduje, w atmosferze bezpieczeństwa, spokoju, bez strachu. Po prostu wtedy jest dużo łatwiej. Kolejną zasadą jest też taka, jeżeli uczniowie mają wpływ na podejmowane przez nauczyciela decyzje co do wyboru i kształtu zadań, jeżeli mogą decydować o sposobie ich wykonania, uczą się chętniej i bardziej wytrwale. Z grupy F, czyli zasad dotyczących czynności nauczania, czyli czynności nauczyciela, bardzo ciekawe są takie. Oczywiście to jest mój subiektywny wybór z tych 64 zasad. Nauczyciel kieruje lekcją i odpowiada za nią. Rola nauczyciela wobec ucznia jest zawsze kierownicza. I ostatnie taka myśl z tych zasad, ponieważ osobowość dobrego nauczyciela jest kombinacją wielu cech, w zasadzie niepowtarzalną, nie należy naśladować osobowości dobrych pedagogów, tylko dążyć do nadania swojej osobowości pedagogicznej konstrukcji naturalnie wykorzystującej posiadane zalety, a tłumiącej wady. I to też psychologowie są oczywiście jak najbardziej zgodni w takiej kwestii, że nauczyciel najpierw, żeby dobrze wychowywać, dobrze uczyć, nawet najpierw powinien rozpoznać samego siebie i sam ze sobą nie mieć żadnych problemów. Moje krótkie wystąpienie chciałabym zakończyć słowami Bolesława Niemierki, apelującego o zdrowy rozsądek i krytycyzm w stosunku do różnych własnych i cudzych pomysłów. W tej myśli istotna jest kategoria rozwoju zawodowego nauczyciela, który to rozwój, zdaniem naukowców, pedagogów, nigdy się nie kończy. Nauczyciel jest ciągle w drodze, ciągle coś nowego odkrywa, czegoś poszukuje. A Państwa obecność na tej konferencji jest właśnie potwierdzeniem tej tezy. Czyli nie kieruj się sztywnymi zasadami dydaktycznymi, ani własnymi, ani książkowymi. O jednych i drugich warto pamiętać, ale krytycyzm i zdrowy rozsądek powinny zawsze brać nad nimi górę. Rozwój zawodowy nie polega na przestrzeganiu klasycznych zasad. To powiedział Bolesław Niemierko, napisał w swoim podręczniku. A ja od siebie dopowiem, że rozwój nauczyciela polega właśnie na przekraczaniu granic i wykraczaniu poza gotowe schematy oraz na poszukiwaniu nowych dróg, nowych sposobów dojścia do zamierzonego celu. I dziękuję Państwu serdecznie. Ja też postarałam się w 15 minut streścić. Także dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Bardzo teraz proszę panią dr Grażynę Draus z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Dzień dobry Państwu. Dzisiejsze spotkanie z Państwem chciałam poświęcić słuchowi harmonicznemu z takimi elementami krótkiej refleksji nad jego rozwojem i kształceniem. Teraz spróbujemy zmienić.
Slajd, przepraszam, nie pracuję na swoim. O, dobrze. Czymże ten słuch harmoniczny jest? Jest to immanentna cecha uzdolnienia muzycznego, jedna z wielu, natomiast uważana jest za niezwykle wymagającą i w związku z tym kształconą, czy też rozwijającą się później niż inne cechy tego właśnie uzdolnienia, takie jak słuch melodyczny czy rytmiczny. Dlaczego tak jest? Dlatego, że słyszenie harmoniczne wymaga analizy, właśnie tak jest ujmowane w encyklopediach, że jest to umiejętność i zdolność do analizy współbrzmień muzycznych, również ich następstw, budowy. Wymaga to w związku z tym myślenia strukturalnego. Jeżeli w ten sposób pomyślimy o słuchu harmonicznym, to rzeczywiście jego kształcenie możliwe jest mniej więcej od 10 roku życia do 14, nawet niektóre opracowania mówią, że rozwija się do 17 roku życia. Niemniej to nie jest, może zabudzić takie przekonanie, że w związku z tym będziemy kształcić ten słuch dopiero wtedy, kiedy dzieci osiągną możliwość percepcji i analizy. To nie jest prawda. Badania na przykład Zenati, Gordona, a także Marii Manturzewskiej wskazują, że słuch harmoniczny u młodszych dzieci, nawet od 6 roku życia, istnieje. Jednakże percepcja harmoniki u tychże dzieci nie jest analityczna, ale tembrowa, barwowa. Stąd bardzo ciekawa rzecz w tym słuchu, że możemy słuchać barwowo, traktując akordy jako pewną całość. Dzieci w ten sposób słyszą akordy jako jedno współbrzmienie, jako całość. Niemniej już w wieku 6-7 lat odróżniają tonik od dominanty, potrafią wskazać różnicę między akordami, rozpoznając nawet inne akordy tonika i dominanta, potrafią zakończyć melodię, potrafią stwierdzić, że to nie jest dobre zakończenie na przykład. A zatem 6-7 lat jest odpowiednim momentem, żeby korzystać z tej wspaniałej zdolności, jaką jest słuch tembrowy, kształcić już takie odczuwanie harmoniki. Bardzo istotne jest również poczucie tonalne, mówi o tym Borys Tiepłow, czyli to jest takie zanurzenie nas w naszej kulturze muzycznej. Jest ono bardzo potrzebne do kształtowania później również umiejętności analitycznych. Jak zatem kształcić słuch harmoniczny? Zaczynamy od elementów. Oczywiście ja się bardzo często z tym spotykam, że nauczyciele zaczynają od trójdźwięku i jego trybu. Troszkę tutaj bym się nie zgodziła. To nie jest początek. Początkiem moim zdaniem jest już pojęcie i w ogóle rozumienie interwału harmonicznego. Moje doświadczenie z zupełnie małymi dziećmi, dla mnie małymi, bo pracuję na co dzień w szkole średniej, czyli uczniami szkoły podstawowej i to młodszych klas, wskazało, że one bardzo lubią na przykład dośpiewywać trzeci dźwięk do dwóch podanych, brzmiących harmonicznie, bawiąc się tym dośpiewywanym dźwiękiem tak, aby znaleźć trójdźwięk durowy, a może molowy, a może jeszcze jakiś inny. Oczywiście rozszerzamy następnie te elementy do czterodźwięku i w ogóle do wielodźwięków na poziomie już szkoły średniej. Dążymy do tego, żeby również rozpoznawać akordy o budowie nietercjowej, ale nie w taki sposób, że uczeń ma wiedzieć, co to jest, tylko uczeń jest ciekawy, co to jest i próbuje to nazwać. Ja muszę powiedzieć, że w swojej praktyce, tak jak tu moja wspaniała poprzedniczka powiedziała, właśnie wyprzedzam wiedzę i nazywanie praktyką i słuchaniem. Także wprowadzam elementy, które dopiero będą później na harmonii, w nauce harmonii, słuchowe już dużo wcześniej. W pierwszej, drugiej klasie szkoły średniej moi uczniowie rozpoznają również akordy poboczne. Skoro jesteśmy jeszcze przy elementach, to tylko jeszcze powiem, jest to na pewno doświadczenie wielu z Państwa, że mimo że uczeń rozpoznaje doskonale elementy jako wyizolowane współbrzmienia, to w dłuższym fragmencie muzycznym nie jest w stanie ich odnaleźć, ani zrozumieć, ani nawet nazwać, ponieważ muzyka to nie jest zestaw elementów. No i żeby tak było, to bardzo nam pomoże poczucie tonalne. Zaczynamy od podstaw, od pierwszego stopnia gamy i trójdźwięku tonicznego. Moi mali uczniowie, jeśli miałam okazję pracować z dziećmi, bardzo lubiły na przykład kończyć melodię dźwiękiem, który wydawał im się najważniejszy. Śpiewały trójdźwięk, który pasował, albo dostosowywały się do trójdźwięku, który grałam. Następnie
tonika i dominanta. Tonika była pokazywana na przykład ruchem albo tupnięciem. Musimy zwrócić uwagę na to, że dziecko jest całością, jest nie tylko umysłem, ale jest no, dorosły człowiek też, ale dziecko w większym stopniu jakby nie odróżnia umysłu od swojej reszty, od swojej emocji, od ciała. Więc wykorzystujmy tutaj ciało i ruch do wskazywania, co jest toniką, tym naszym domem, podstawą, a co jest dominantą. Jaki charakter ma ten właśnie akord. Następnie idziemy dalej do wszystkich akordów triady i tutaj zaczyna się dopiero taka myśl analityczna, jakie to są składniki, o czym decyduje tercja, czy możemy od góry odśpiewać sobie akord i stwierdzić, jakim składnikiem jest. To jest poziom klasy szóstej szkoły podstawowej, klasy pierwszej szkoły średniej, już jest to możliwe. Nie musimy tego bardzo oceniać, ale wprowadzajmy to możliwie na każdej lekcji. Odróżnianie podstawowych kadencji, następnie rozszerzonych kadencji i bardzo pięknie brzmiących akordów na stopniach pobocznych nie zaczynamy w trzeciej klasie i w czwartej, kiedy mamy już naukę harmonii, tylko w klasie pierwszej, na przykład szkoły średniej. Ja to robię w ten sposób, że gram no coś w rodzaju rozszerzonej kadencji, tak żeby się uczniom to podobało i nazywamy akordy, których nie potrafią nazwać funkcyjnie, bo to nie jest takie ważne. Nazywamy świadomie, nazywając je po prostu cyframi rzymskimi, albo określając na przykład ich charakter albo barwę, czasami nazywamy je imionami, nadajemy imiona. Muszę się przyznać, że nawet w ten sposób udało mi się nauczyć bardzo odporną grupę studentów, którzy bardzo bali się ćwiczeń harmonicznych, przynosili kredki i po prostu w trakcie mojego grania kolorami zaznaczali to, co słyszą. Mniej więcej po miesiącu takiej zabawy z kolorami okazało się, że wyczuwają, co to jest za akord, nawet jak nie potrafią go nazwać, ustaliliśmy swoje uproszczone nazwy. Najważniejsze jest usłyszeć i rozumieć, a niekoniecznie upierać się przy nazwach. Tak jest moje zdanie. I teraz no, dalszy ciąg to są progresje. Przecież one tworzą muzykę barokową w dużej części. Warto to zauważyć. Modulacje już u najmłodszych dzieci, no najmłodszych, czyli szkoła podstawowa, czy skończyliśmy w tej samej tonacji, czy w innej. To jest łatwe, kiedy tonacja pierwsza i ta, do której dążyliśmy, jest w różnym trybie. Ale to nie jest takie proste, jeśli tryb jest ten sam. I to na różny sposób, tak jak na przykład w legendzie Wieniawskiego, kiedy rozpoczynamy w demol, a za chwileczkę jest B-dur, czyli mamy szósty stopień, tak jak w Słoniu Sensansa, gdzie zaczynamy w S-dur temat, a za chwileczkę znajdujemy się w G-mol. I też tutaj jest bardzo ważne właśnie takie tembrowe wyczuwanie, w którym miejscu nastąpiła ta modulacja, jak to jest, że czujemy się już w innej tonacji. Co ćwiczymy jeszcze, bo jako nauczyciele może nie zwracamy uwagi na takie drobne elementy, które mogą stanowić pewną trudność dla uczniów. Na przykład takie zadanie, to samo czy inne. Ja też przyznam, że nie od samego początku swojej pracy robiłam takie zadania, ale po wielu doświadczeniach stwierdziłam, że problemem nie jest na przykład odróżnienie toniki od dominanty, tylko odróżnienie tej samej toniki zagranej w różnym układzie, w różnej postaci. Więc zabawa to samo czy inne, tylko to stwierdź. Napięcie, rozładowanie. Napięcie będzie zawsze kiedyś tam jakąś dominantą. W różnym stopniu jest to napięcie. Dominanta nonowa bez prymy będzie bardzo silnym akordem. To nam potem pomoże przecież przy zauważaniu wtrąceń. Teraz takie już elementy analityczne. Zawsze na dwa sposoby. Składnik i dźwięk, czyli jakim składnikiem jest dany dźwięk. Akord czy funkcja. Tutaj nauczyciele mówią, no łatwiej jest chyba literowe nazwy akordów stosować. Tak ja się zgadzam z tym, jest szybciej poszukać dźwięków, bo akord jest często właśnie uznawany za takie zestawienie kilku dźwięków. Ale nazwy literowe akordów nie powiedzą nam o następstwach, nie powiedzą nam o treści emocjonalnej tego, co się dzieje. Tylko myślenie i rozumienie funkcji pokazuje, jak one są ze sobą powiązane. Tutaj taka króciuteńka uwaga, harmonia. To nie jest tylko
myślenie wertykalne. Harmonia odbywa się też horyzontalnie i myślę, że głównym problemem jest właśnie to wertykalne myślenie i te próby analizy bez takiego przechodzenia do tego, co jest dalej, do wyczuwania, czyli do myślenia barwowego i emocjonalnego, dążenia, ciążenia, dokąd dążę i czy to, co słyszę, wiąże się z innymi elementami. Muszę przyznać, że miałam bardzo poważny problem z wybraniem przykładów muzycznych. Jest ich tylko kilka. To jest nieśmiertelna ludowa melodia, którą naprawdę uwielbiam, z podręcznika profesor Dobrowolskiej Maruchy. Jak ją można wykorzystać? Na bardzo różne sposoby, podam tylko kilka. Dzieci uczą się na przykład na pamięć zaledwie 4 taktów. Szukają w tej melodii trójdźwięku. Wreszcie z pomocą nauczyciela dostrzegają, że to nie jest tylko trójdźwięk w 4 takcie. One tego nie powiedzą, ale zaśpiewają w takim prostym układzie, ale że gdzieś mamy jeszcze ukryty ten sam trójdźwięk, ale w takiej łamanej formie. Można tutaj poprosić uczniów o śpiewanie tego przykładu, tej melodii, a nauczyciel w tym czasie gra akompaniament. W tym momencie uczniowie muszą dostrzec, w którym momencie zmienia się funkcja. Coś zmienia się w akompaniamencie, jaki ma to charakter. Na jeszcze głębszym poziomie możemy pracować nazywając składniki i śpiewając wersję uproszczoną. 5-3-raz-3-raz. Przy czym tam, gdzie mamy dominantę, można zwrócić uwagę, dlaczego ona tak dąży do góry, dlaczego ten dźwięk koniecznie dąży do S w naszej uproszczonej wersji, bo jest dźwiękiem prowadzącym. Myślę, że znamy tę melodię, ale ja ją spróbuję jednak zaprezentować. Przepraszam za... O. Dobrze, to posłuchajmy jeszcze raz i spróbujmy pomyśleć jak uczniowie. Ach, to ja teraz nie słyszę tej melodii. Dobrze, uwaga. Szła dzieweczka fiksum fidrum pom paparum bez rynek. Napotkał ją fiksum fidrum pom paparum parobek. Padał on i fiksum fidrum pom paparum. Dobrze, dalszy ciąg. Ja słyszę bardzo słabo to nagranie, dlatego proszę mi wybaczyć. O, teraz siebie słyszę podwójnie. Dobrze, w takim razie przejdziemy do ulubionego utworu uczniów. Szumann Wesoły Wieśniak ma szereg zalet. Po pierwsze, znają i kochają go uczniowie. I tutaj bym Państwa bardzo namawiała do tego, żeby używać utworów z repertuaru uczniów, nawet z takiego bardzo prostego repertuaru, dlatego że są z tymi utworami osłuchani, lubią je i grają na swoich instrumentach. Tutaj warto użyć tej miniatury, ponieważ mamy 2 rodzaje trójdźwięków. Są trójdźwięki melodyczne w partii lewej ręki, która stanowi melodię. Zachęca też uczniów do słuchania dźwięków w niższym rejestrze. Natomiast w akompaniamencie mamy trójdźwięki harmoniczne. Nie musimy tego zapisywać. Ja nie uważam, że wszystko trzeba zapisywać. Trzeba dużo śpiewać, trzeba spróbować coś zagrać. Ewentualnie z zapisu później nauczyciel może zagrać lewą rękę, natomiast uczniowie śpiewają akompaniament. Jeżeli przeniesiemy się troszeczkę dalej, jesteśmy już w średniej szkole, zazwyczaj uczymy w ten sposób, że mamy napisany sopran, ale właśnie wybrałam taki przykład bardzo pięknej muzyki, w którym ten sopran, czasami uczniowie mówią, ale on nam nie pomaga, jest bardzo skomplikowany, jest tu wiele zdobień. To jest właśnie taka muzyka. I to jest świetne doświadczenie, bo nie znaczy wcale, że mamy bez przerwy ułatwiać uczniom życie. Nie, oni mają się w tym odnaleźć. Jak im pomóc? Możemy wspólnie ustalić, które z tych dźwięków, ja za chwileczkę puszczę ten przykład, które z tych dźwięków są akordowe, a które nie. Możemy zastanowić się, w jaki sposób jeszcze sobie pomóc. Na przykład taki, że literami albo na dodatkowej pięciolinii zapiszę sobie linię basu. Może wtedy będzie mi łatwiej. Tutaj są bardzo piękne akordy, większość to jest triada wbrew pozorom, ale mamy też akordy poboczne. No i ważne jest określenie kadencji na końcu. Posłuchajmy.
Mieliśmy kadencję wielką, doskonałą. Teraz takie zadanie, które proponuję nauczycielom ze średniej szkoły, żeby z nami, to jest koncert fortepianowy Mozarta, bardzo znany, bardzo piękny, część druga. Taki zapis oczywiście troszeczkę ułatwiony, żeby było miejsce na te funkcje harmoniczne, na wszystko, czego potrzebuje. Oczywiście możemy potraktować to zadanie do tradycyjnego zapisu funkcji i akordów. Ja zawsze to na dwa sposoby robię, ale możemy wymagać tylko w niektórych miejscach nazwania składnika, bo pójdzie do góry, funkcji i jak się rozwiązuje, szczególnych akordów, które się pojawiają w tej drugiej linijce o wielkim napięciu. Możemy podać wychylenie, do jakiej tonacji idziemy i określić kadencję. Tutaj to jest jeszcze, ja czasami tak korzystam z tego właśnie fragmentu, że najpierw uczniowie słuchają całości, a później puszczam nagranie takie, jakie zaprezentuję Państwu, czyli trzeci takt od końca, oni sami muszą uzupełnić i też zwrócić uwagę na zdobienia. Posłuchamy, czy udałoby nam się to zrealizować. Aha, dobrze, przesunę tylko. Tylko dominanta i tonik. Tutaj wyciszam i proszę, skończcie sami. Mogą Państwo powiedzieć, to jest tak długi fragment. Czy zdążymy to zrobić na lekcji? Zaręczam, że tak i że wydaje mi się, że powinniśmy również pracować na większych utworach z zaawansowanymi grupami, nawet na pełnych miniaturach. Tutaj jest taka propozycja, żeby wyjść nieco dalej poza romantyzm, czego czasami się boimy. Jest to przepiękny utwór, który wykorzystuje jako korektę błędów, ale też na różne sposoby. Uczniowie mogą dostać tylko głos sopranu, zastanowić się, co ich zdaniem tam by mogło być. Zawsze uważam, że należy taką aktywność, takie twórcze podejście i kreatywne do zadania mieć w swoim repertuarze i zachęcać do tego uczniów. Także dostają tylko sopran i próbują sobie wyobrazić, co tam jest, jaka treść harmoniczna. Następnie otrzymują taki zapis, jak tutaj Państwo mają i korygują go. Albo odwrotnie, dostają od razu pełen zapis do korekty, ale zanim posłuchają, najpierw powinni sobie wyobrazić, co już jest trudniejsze, co tam brzmi, a brzmi tak. Jedna propozycja, nadal to jest propozycja z repertuaru uczniów. Każdy skrzypek uwielbia i chciałby zagrać etiudę Fiorillo. To jest taka propozycja, żebyśmy nie zatrzymywali się tylko na czterogłosie, na muzyce nawet kameralnej i orkiestrowej, tylko żebyśmy korzystali również, jakby wyszukiwali i rozumieli harmonikę w innych fakturach. Ja bardzo dużo używam na przykład sonat i partii Bacha jednogłosowych, na skrzypce solo, utworów Telemana na flet i skrzypce solo, bo te tak zwane jednoślady, na przykład flet, tak to mówią uczniowie, to jest jednoślad, tam nie ma harmoniki.
Okazuje się, że jak najbardziej jest, harmonia jest tutaj ukryta i należy ją odnaleźć i to jest takie zadanie dla Sherlocka Holmesa. Uczniowie bardzo, bardzo lubią naprawdę ten utwór. Tutaj mamy takie przejście z tonacji D-dur do tonacji dominanty A-dur, E-dur i z powrotem do dominanty, ponieważ oczekujemy powtórzenia dla Państwa, którzy nie są zaprezentuję go. I zatrzymam, żeby nie przedłużać, ponieważ chciałam pokazać jeszcze jeden element tego wystąpienia. Wiem, że czas biegnie. Chciałam pokazać Państwu jeszcze przykłady z muzyki rozrywkowej. Ja bardzo często z nich korzystam, ale zdecydowałam, że pokażę coś innego, ponieważ harmonia, chciałabym, żeby po tym krótkim wystąpieniu, żeby w Państwa sercach i w głowach zostało takie przekonanie, że harmonika to nie jest tylko analiza, to nie jest tylko to, co jest trudne. To jest barwa, to jest odczuwanie, to jest emocja i to jest radość. Ale radość zapewni nam tylko aktywność uczniów, ich własne próby twórcze. Tu jest króciuteńki filmik, to jest Zuzia. Zuzia już nie gra, więc to też jest warte do obejrzenia. Zuzia nie gra, ale kocha muzykę. Zuzia grała na flecie, nie grała na fortepianie. To, co ona za chwileczkę wykona, jest zadaniem z kształcenia słuchu. Polegało ono na tym, że identyfikowaliśmy 8 bardzo pięknych akordów. Następnie uczniowie dopisywali kolejne 8 w domu, tak jakby słuchając tego, co im się podoba, nie było żadnych ograniczeń, a następnie to, co dopisali, stało się podstawą do improwizacji i improwizowali na różne sposoby, umawiali się w duetach, grali na skrzypcach, fortepianie, w kwartecie, a Zuzia postanowiła zaśpiewać z własnym akompaniamentem właśnie tych akordów częściowo dopisanych. I z tym wykonaniem chciałam Państwa pożegnać z takim wrażeniem, że pamiętajmy o tym, że harmonia to radość, a jest radość wtedy, kiedy bez ograniczeń z niej korzystamy, a nie wymagamy tylko wiedzy. Dziękuję Państwu serdecznie i mam nadzieję do zobaczenia. Dziękuję serdecznie. To była pani doktor Grażyna Draus z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Bardzo interesujący warsztat metodyczny. Myślę, że Państwo będą zadowoleni. Teraz kolejna reprezentantka tegoż samego Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowana Anna Ignatowicz-Glińska, która przedstawi własne pomysły na temat harmonii praktycznej dla studentów specjalności rytmika. Bardzo proszę.
Dobrze. Tak, halo, halo, czy mnie słychać teraz już? Tak. Jestem, dobrze. Cieszę się, że mnie słychać i widać. Nazywam się Anna Ignatowicz-Glińska, reprezentuję Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie i chciałam podzielić się z Państwem refleksjami na temat harmonii praktycznej dla studentów specjalności rytmika. To jest przedmiot, który na wydziale, na którym pracuję, w Wydziale Edukacji, sprofilowaliśmy pod kątem tej specjalności, wychodząc no, przerzucić slajd, ale nie umiem tego zrobić. Nie wiem dlaczego, coś tutaj, przepraszam, problemy techniczne jakieś jeszcze? Dobrze, będzie, ale które minty, minty? Dobrze. Oczywiście rytmiczki czy rytmicy, bo teraz już od tego roku to są studenci w warszawskiej uczelni. Po raz pierwszy pojawił się pan rytmik, do tej pory były same panie. Są oczywiście grupą szczególnie uprzywilejowaną, ponieważ wszyscy, w większości zdecydowanie przeważającej, uczyli się improwizacji w średnich szkołach muzycznych. Grają na fortepianie również na dość dobrym poziomie. Czasami bardzo zaawansowane pianistycznie programy. Zazwyczaj też są absolwentami kursu harmonii w średniej szkole muzycznej. Czyli wydawałoby się, że w ogóle są wszystkie perspektywy do tego, żeby było cudownie, a jednak cudownie nie zawsze jest. Dlaczego? No problemem jest ta właśnie czynna znajomość stylów muzycznych, czyli umiejętność wypowiadania się, formułowania w nich myśli i poruszania się biegle. Z moich obserwacji wynika, że o wiele mniejszy jest bagaż strachu i lęków przy improwizowaniu właśnie muzyki współczesnej, muzyki poza systemem dur-mol, niż tego, co dotyczy tegoż systemu dur-mol. Tu jeszcze informacje takie króciutkie o przedmiocie. Mamy tej harmonii przez 2 lata po 1 godzinie tygodniowo, czyli łącznie 60 godzin. Są to grupowe zajęcia, z tym, że grupy są niewielkie. Studenci, jak już powiedziałam, w większości są absolwentami średnich szkół muzycznych na wydziałach rytmiki. Jeśli chodzi o wymagania wstępne, obejmują one oczywiście znajomość zasad muzyki i harmonii na poziomie szkoły muzycznej 2. stopnia oraz gry na fortepianie, co najmniej na poziomie szkoły muzycznej 1. stopnia. Tak jak powiedziałam, zwykle ten poziom rytmiczek czy rytmików jest wyższy. Jeśli spojrzymy na te cele przedmiotu, to tak naprawdę nie ma tutaj żadnych specjalnych fajerwerków, tylko podkreślany jest cały czas ten praktyczny aspekt, czyli to, co się kiedyś nazywało ćwiczenia z harmonii. A propos, na specjalności rytmika nie ma osobnych ćwiczeń z harmonii, ponieważ zakłada się, że są one realizowane częściowo w trakcie harmonii, częściowo w trakcie improwizacji. Czyli tak naprawdę pogłębianie, usystematyzowanie, no właściwie cały czas nabywanie, doskonalenie umiejętności i wiedzy tej, która już od szkoły średniej jest nabywana. Teraz rodzaje zadań, które chciałam Państwu przekazać, oczywiście wybrane. Co robię? Aha, że za blisko, tak? Dobrze, przepraszam. Oczywiście wybrane są to rodzaje zadań, bo tutaj nie sposób i też nie wszystkie z nich będą omówione, bo nie sposób wszystko. Akompaniament do podanej melodii, to może być melodia ludowa, piosenka dziecięca, właściwie dowolna melodia, ale właśnie coś, co ma wszelkie znamiona melodii czy też piosenki. Wpływ metrorytmiki na harmonizację melodii, to jest też takie ciekawe zagadnienie, o którym będę chciała troszkę powiedzieć. Kadencje gamowłaściwe, progresje niemodulujące, dużo czasu poświęcamy na to, bo to jest taki fundament gry diatonicznej, czyli w tonacji. Harmonizacja gam majorowych i minorowych też nie jest niczym tutaj szczególnie nowym. Nowe może będzie wykorzystanie tych gam. Przekształcenia wariacyjne drogą redukcji, o tym zaraz powiem, co to jest, bo jest to jeden z bardzo ważnych takich, powiedziałabym, kroków analitycznych, ale zmierzających również do gry i do improwizacji. Realizacja basu cyfrowanego. Tutaj nie będzie chodziło o basy wagnerowskie, ani jakieś bardzo strasznie skomplikowane. Natomiast będzie chodziło o to, żeby umieć
w sposób improwizowany albo na drodze improwizacji przygotowanej zagrać bas barokowy po prostu. Prosty bas barokowy, forma arii z basso continuo, tutaj bardzo dobrze się sprawdza. Kolejny temat to są kadencje z wtrąceniami i progresje modulujące, czyli to wszystko, co nas troszkę już wyrzuca z obrębu tonacji, ale nadal pozostajemy na gruncie tonalności. No i kolejny krok to są schromatyzowane pochody gamowe, które podlegają też harmonizowaniu, wykorzystanie tego w akompaniamentach i zadaniach improwizatorskich, modulacje, alteracje, pokrewieństwo tonacji, również zastosowania. I wreszcie inne poza systemem Dur-Moll, przykładowe sposoby organizacji materiału dźwiękowego. I tutaj z moich obserwacji, jak wspomniałam na wstępie, wynika, że z tym akurat punktem na specjalności rytmika studenci radzą sobie nieźle i zazwyczaj mają już doświadczenia w ramach improwizacji z taką muzyką po prostu, z muzyką współczesną. To jest pierwsza piosenka taka do zaproponowania, akompaniament avista do podanej melodii i od razu spróbuję, może mi się uda to zrobić sprawnie, przykład dźwiękowy uruchomić tutaj. Jakość przykładów jest no niestety taka, jaka jest, ponieważ są to przykłady wygenerowane z komputera, także bardzo proszę o wyrozumiałość. Jabłuszko, piosenka Marii Cukierówny. Ja nie słyszę, nie wiem, czy Państwo słyszą. Jest, tak? Szkoda, że ja go nie słyszę. O. Tak, był to przykład takiej dziecięcej piosenki z kalendarza muzycznego w przedszkolu. Większość rytmiczek doskonale zna ten podręcznik. Kto nie zna, to serdecznie polecam. Pani profesor Urszuli Smoczyńskiej, jest to podręcznik, już w tej chwili kolejne wydanie zmienione. Natomiast opracowanie, oczywiście no to nie jest taka pierwsza improwizacja ad hoc akompaniamentu. Zresztą widać, że pojawia się zapis z podpisanymi funkcjami. Jest to już takie bardziej przemyślane zadanie. Niemniej punktem wyjścia był właśnie akompaniament avista do podanej melodii. Jedno z pierwszych zadań, jakie w ogóle robimy. Teraz chciałabym przejść do pokazu slajdów, co mi się też tutaj niestety nie udaje w tym komputerze. Wobec tego spróbuję zrobić po prostu tak. Jeśli chodzi o... No nie, w ogóle się nie wiem dlaczego. Aha, dobra, dziękuję bardzo. Dzięki za wszelką pomoc. Okazuje się, że niebagatelny wpływ na harmonizację melodii ma metrorytmika i spróbuję Państwu pokazać taki przykład. To jest melodia ludowa z Podlasia, zapisana oczywiście, ona była w metrum, ja to metrum celowo usunęłam. Momencik na zapoznanie się z melodią. W metrum dwudzielnym i w metrum trójdzielnym równie dobrze można ją zapisać. Oczywiście każdy z tych zapisów ma swoje konsekwencje harmoniczne i teraz już spróbujemy nie tylko popatrzeć, ale i
posłuchać. Jak Państwo widzicie, to co jest na 3/4, no nie tylko inny porządek akordów, ale w ogóle wręcz inne akordy. Bardzo ważny jest tutaj ten szósty stopień, który się w środku tej melodii pojawia. Oczywiście jest to przykład harmonizacji, ale powiedziałabym, no taki wydaje mi się, że narzucający się przykład. W metrum dwudzielnym trójdźwięki triady. Nie ma tutaj tego szóstego stopnia. Ja na końcu napisałam V, to nie jest V, tylko piątka. Chodzi o to, że dominanta jest molowa. Może być też w wersji durowej, ale ewidentnie jest EC w melodii, stąd ta mol dominanta. No i takie następstwo, które się zdarza często, mol subdominanta, mol dominanta. Zwykle w drugą stronę to idzie, najpierw mol subdominanta, ale tutaj melodia to następstwo akordów podyktowała. Spróbujemy tego posłuchać pod warunkiem, że będę umiała uruchomić teraz już. Nie pójdzie tak łatwo? Przepraszam bardzo, no bez pomocy pana sobie nie jestem w stanie poradzić, przepraszam. I to za każdym razem trochę nie zaczyna. Ale co, jak to bez sensu? Tak, to są króciutkie przykłady bardzo. Próbujemy następny, to jest ten w metrum 3/4, też nie pójdzie sam, tak? Dobrze, myślę, że na razie nie. Dobrze, ja myślę, że mam nadzieję, że Państwo usłyszeli w bardzo takiej skrótowej formie tą zależność od, krótko mówiąc, od kreski taktowej i konsekwencje harmoniczne tej metrorytmiki. Bardzo wdzięcznym terenem do prześledzenia tego zjawiska jest właśnie muzyka ludowa różnych regionów i różnych kultur. Tym bardziej, jeśli zapamiętamy, że ona była w ogóle przekazywana tradycją ustną i całkowicie wtórną rzeczą jest tutaj jej zapis, a też od osoby piszącego zależy, czy zapis był zgodny z wykonaniem. A też wiadomo, że wykonanie miało rozmaite warianty, nie tylko lokalne, ale wręcz indywidualne przez artystów ludowych kreowane. Ja troszkę tutaj przyspieszę historię, bo bardzo niewygodna jest sytuacja tutaj z tym puszczaniem nagrań z komputera. W związku z tym, tak jak powiedziałam, bardzo dużo czasu poświęcamy na progresje niemodulujące. Tutaj przykład sekwencja kwartowo-kwintowa. Najpierw taki przykład szkolny, po prostu są to różne postacie i pozycje tego akordu. Również w wersji nonowej ja bardzo zawsze zachęcam studentów do tego, żeby nie bali się dodawać septymy do wszystkiego, do czego tylko można, bo to łatwiej się łączy i pełniej brzmi, bardziej bogato, przynajmniej oczywiście wtedy, kiedy nie mówimy o tym, że trzeba się utrzymać w konkretnym stylu, a tu nie mówimy, jest to po prostu ćwiczenie akordów septymowych w progresji. Z tej progresji staramy się szybciutko wykorzystać ją tu jeszcze na górze w kierunku wznoszącym, a to co jest pod spodem, ten przykład B, to jest prosta figuracja harmoniczna w dwugłosie, czyli te same akordy, tylko po prostu w postaci rozłożonej. I też od razu oba przykłady właściwie na to samo, tylko tyle, że troszkę inaczej sfigurowane. W dolnym przykładzie również dolny głos, nie tylko górny. Nie napisałam przez całą oktawę, bo nie ma też takiej potrzeby, ale też dobrym ćwiczeniem jest dla studentów poprosić, by powtórzyli wzór kilka razy albo gdzieś tam na hasło niemalże po prostu zakończyli ten przebieg, zakończyli na tolnicy. Zwykle sprawdza się to w ten sposób, że od dowolnego stopnia można zacząć i powtórzyć trzy razy wzór, a następnie zagrać dominantę i tonikę i będzie działało. Myślę, że możemy przejść
dalej bez słuchania tego akurat przykładu. Tutaj jest podobna, znaczy dokładnie ta sama progresja, natomiast figuracja z dźwiękami obcymi. Tu zwracamy uwagę na to, że pomocniczy dolny może być zawsze małą sekundą, niezależnie od tego, co stoi przy kluczu. Pomocniczy górny zwykle jest diatoniczny. Dźwięki przejściowe, które się pojawiają w dolnym głosie, też są diatoniczne. Oczywiście progresję można powtarzać, ona też służy do grania w różnych tonacjach, nie tylko w tej e-moll, w której jest napisana. Figuracja harmoniczna w fakturze trzygłosowej, etiuda rotacyjna. Ta etiuda rotacyjna to jest oczywiście zadanie z improwizacji i staramy się też o to, żeby te zadania były skorelowane ze sobą jak najbardziej, żeby miały jak najwięcej wspólnego. Rotacyjna od tego ruchu rotacyjnego w prawej ręce, dlatego ona się tak nazywa. A tutaj w tej etiudzie też znakomicie da się wykorzystać progresję. Nie tylko zresztą nie tą sekwencję kwartowo-kwintową, ale każdą. Tutaj był akurat przykład na ćwiczenie progresji, ponieważ jest to zadanie z improwizacji, jest to zadanie ćwiczone, więc też no, taka dla przyjemność, radość dla studentów, że mogą zagrać to w szybkim tempie, wirtuozowsko, na tyle, na miarę swoich możliwości pianistycznych, a przy okazji ćwiczyć granie progresji harmonicznych i w ogóle harmonii. Tak, i tutaj taki przykład polifonii barokowej, też opartej na tej progresji, początkowo trzygłos, w zakończeniu czterogłos, ta sama sekwencja zakończona tylko kadencją, ale też taką dosyć no, utrzymaną się, nawet nie rozciągniętą w czasie. To jest oczywiście przykład najtrudniejszy, bo jest to zadanie już takie trochę też kontrapunktyczne i wymagające pogłówkowania. O ile w tym trzygłosie to gra się dosyć prosto, bo tak jak Państwo widzicie, są prymy w basie, mogłoby to być inne składniki równie dobrze, ale nic się tam szczególnego nie dzieje. Natomiast ten czterogłos, no to już wymaga troszkę sprawności i biegłości. Znaczy, mówiąc językiem kolokwialnym, w jakim często porozumiewają się ze mną moje studentki, głowa dymi przy tym, ale to też wydaje mi się, że to bardzo dobrze, żeby te szare komórki nam się też uruchamiały przy okazji takiego praktycznego grania progresji, które już nie jest graniem mechanicznym, bo tak naprawdę tutaj, tu jest rzecz, której zawsze staramy się uniknąć, to znaczy uniknąć mechanicznych powtórzeń, mechanicznego grania i mechanicznego transponowania z tonacji do tonacji. Dobrze, o harmonizacji gam właściwie nie mam tutaj nic chyba specjalnie ciekawego do powiedzenia, poza tym, że tak jak zawsze, tak jak wszystkie zadania, próbujemy je wykorzystywać w konstrukcjach harmonicznych i akompaniamentach. Wersje dla leniwych opracowane też polegają na tym, żeby myśleć jednak troszkę linearnie, a nie tylko pionami. Kolejna rzecz to są te przekształcenia wariacyjne drogą redukcji. Sonata Mozarta znana doskonale, sonata Facile. Oczywiście szybciutka analiza, są to prościutkie funkcje. No i redukujemy. Przede wszystkim tą warstwę akompaniamentu redukujemy do takiej warstwy akordowej, starając się nie zatracić charakteru. A kiedy już to wiemy, wiemy jakie są funkcje, wiemy na czym to stoi, wiemy z czego to jest zbudowane, wówczas możemy próbować przejść do wariacji bardziej zaawansowanych, na przykład zmienić tryb i metrum, zmienić tempo, ale pozostać cały czas w takim mozartowskim klimacie narracji. Oczywiście to jest przykładowa wariacja, mógłby powstać cały cykl. Ważne jest też to, jeszcze cofnę do tej poprzedniej, że na etapie gry a vista już, zamiast zagrać złożony akompaniament, co niekoniecznie nie każdemu od razu się uda, można zagrać ten akompaniament po prostu w takiej akordowej postaci. Po to, żeby zobaczyć z czego on jest zrobiony po prostu, żeby spróbować określić funkcję i zobaczyć z czego to jest. Tak. Dobrze, już kończę, momencik. Tu chciałam pokazać tylko jeszcze partię basso continuo. To jest zadanie w takiej postaci, w jakiej dostaje je student. A następne to jest przykładowe, rozpisane, no coś takiego, co chcielibyśmy usłyszeć, tak?
Oczywiście niekoniecznie awista, to raczej może być zadanie przygotowane. Ale tak jak widać, proste funkcje, proste cyfrowania, tak naprawdę poza dominantą septymową i czasami nonową bez prymy, to tutaj nie ma jakichś innych cudów, ale za to do zagrania no prawie że ad hoc. No i tutaj jeszcze taki przykład akompaniamentu wykorzystujący pochód schromatyzowany. Tam jedno z ostatnich zadań było takie. To już jest oczywiście akompaniament przygotowany, chociaż sam ten początek, ta gama chromatyczna z ostinatowym powtarzanymi dźwiękami jak najbardziej jest, no, wynikła z improwizacji po prostu. Dalej są konstrukcje poza systemem Dur-Moll, o których już powiedziałam, że właściwie nie sprawiają one większej trudności. Tu jeszcze na sam koniuszek tylko chciałam pokazać coś, co jest takim, powiedziałabym, naszym tutaj, to burza mózgów się odbywa na temat tego kwadratu z Pompeji. W jaki sposób przełożyć go na język muzyczny, tak, żeby zachować te konstrukcje, anagramy i konstrukcje palindromiczne, żeby miało to sens logiczny, a jeszcze do tego no, jakoś w interesujący i oryginalny sposób brzmiało. Muszę powiedzieć, że na ten temat badania trwają. Jeszcze tego nie wiemy. Różne są pomysły. Jednym z pomysłów jest na przykład przyporządkowanie po prostu dźwiękom, ale to już nie dźwiękom, tylko poszczególnym literom dźwięku w skali. Ona musi być ośmiostopniowa, ponieważ ona się nie oktawuje. Ale oczywiście ta skala nie wynika z tych liter, tylko została narzucona. Są to dwa molowe tetrachordy. I to jest tylko jedna z propozycji. Natomiast ten kwadrat z Pompeji uważam, że jest znakomitym takim, powiedziałabym, no takim opus, koniec wieńczy dzieło, zadaniem, które może być, no właściwie może pokazać wszystko, co zrobiliśmy w ramach zajęć harmonii. No i mam nadzieję, że coś takiego uda mi się na koniec uzyskać w tym roku od studentów, niezależnie od tego, czy będą to zajęcia zdalne, czy stacjonarne. I tyle. Przepraszam, przeciągnęłam troszeczkę czas, starałam się skracać. No też technicznie nie wszystko udało się ogarnąć, ale mam nadzieję, że troszeczkę się Państwo zdołaliście zorientować w tym, co robimy. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy serdecznie pani doktor habilitowanej Annie Ignatowicz-Glińskiej za ciekawe pomysły prosto z Warszawy. Przed przerwą obiadową będzie to już ostatni referat, krótki referat. Pani magister Anita Anna Wasilewska, również z Warszawy, przedstawi analizę i interpretację rytmu w procesie kształcenia na przykładzie różnych grup wiekowych. Serdecznie zapraszamy. Po 15 minutach będzie przerwa. Po przerwie zapraszamy na prezentację, na taki referat wprowadzający pana Janusza Cieplińskiego do naszego panelu dyskusyjnego. Również proszę zobaczyć, w materiałach jest napisany adres mailowy, gdzie można podczas właśnie naszej debaty po przerwie obiadowej zadawać pytania naszym panelistom. Także bardzo proszę pani. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Anita Anna Wasilewska, jestem tegoroczną absolwentką Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, specjalności rytmika. Moim głównym zainteresowaniem jest właśnie zjawisko samego rytmu. Chciałabym tutaj Państwu, może mi się uda, udostępnić. Prezentację, nie wiem, czy Państwo widzą.
Zjawisku rytmu poświęciłam obydwie moje prace, pracę licencjacką oraz pracę magisterską. Na wstępie należy zastanowić się tak naprawdę, czym jest rytm, a tak naprawdę zjawisko rytmu. Sama definicja jest dosyć problematyczna, dlatego że ciężko jest opisać, znaczy od dawna istnieje spór tak naprawdę, czym to zjawisko, czym ten rytm tak naprawdę, co on obejmuje. Konkludując, jest to zjawisko obejmujące organizację ruchu przedmiotu w czasie i przestrzeni. I jeżeli bierzemy pod analizę muzykę, to będzie to organizacja dźwięków w czasie i przestrzeni. Jeżeli będzie to ruch ciała, powiedzmy taniec, to będzie to organizacja ruchu ciała w czasie i przestrzeni. Samo słowo rytm pochodzi od starogreckiego słowa rytmos, który pochodzi od słowa rein, czyli płynąć. Rytm jest zjawiskiem prozodycznym i stanowi specyficzną strukturę rozwijającą się w czasie, u podstaw której znajdują się trzy komponenty: puls rytmiczny, metrum i grupowanie rytmiczne. Słowa te pochodzą z pracy na temat lingwistyki Agnieszki Wagner. Jest to praca nie o muzyce, tylko praca o języku, ale autorka odnosi się do warstwy muzycznej, uważając, że rytm właśnie łączy dziedziny, czyli rytm jest zjawiskiem też interdyscyplinarnym. Kolejnym bardzo ważnym, jakby kolejną definicją jest, rytm jest porządkiem, kolejnością ruchu. Tutaj mamy do czynienia z zestawieniem, jakby taką syntezą definicji platońskiej oraz Arystoksenosa, czyli mamy powrót do starożytności. Jest to definicja ogólna i dzięki tej definicji bardzo okrojonej możemy ją dostosować do każdej dziedziny sztuki, czy to będzie muzyka, plastyka, ruch, czy edukacja. Poniżej mamy słowa Oliviera Messiaena. Czuję, że rytm jest pierwotnym i możliwie podstawowym elementem muzyki. Najprawdopodobniej istniał przed melodią i harmonią. Zdecydowanie mam do niego słabość, szczególną wrażliwość. Cenię mocno tę cechę, gdyż wyróżniła ona znacząco moje wejście do świata muzyki współczesnej. I właśnie w tym miejscu chciałabym się odnieść do poprzednich wystąpień, których miałam przyjemność słuchać odnośnie nauki harmonii. Chociażby i naszła mnie taka refleksja, że to jest znaczące kształcenie słuchu harmonicznego, kształcenie słuchu wysokościowego, ale nie możemy zapominać również o słuchu rytmicznym. I moim zdaniem, według tego, co ja zaobserwowałam podczas nauczania czy studiowania, że bez rytmu i bez wykształcenia słuchu rytmicznego nie byłoby możliwe dalsze kształcenie ani słuchu wysokościowego, melodycznego oraz harmonicznego. Jest to podstawa, którą należy wykształcić w pierwszych latach swojego życia, bądź na początku po prostu kształcenia. Ale o tym to za chwilkę właśnie, w momencie, kiedy będę mówiła o percepcji. Wracając jeszcze do definicji rytmu, bo można o tym naprawdę dużo się dowiedzieć, na przykład z publikacji obszernej, dwutomowej Witolda Rudzińskiego, polskiego teoretyka i kompozytora, Nauka o rytmie muzycznym. Jest to bardzo wartościowa pozycja dotycząca teorii rytmu. Rytmu w muzyce, ale nie tylko. Ja wielokrotnie usłyszałam, że jest to dosyć trudna pozycja i nie wszyscy, i nie dla wszystkich. Ja się z tym nie zgadzam. Uważam, że z tą pozycją Witolda Rudzińskiego powinien się zapoznać każdy muzyk i nie tylko teoretyk. Jest ona przystępnie opisana, napisana i dużo wyjaśnia na temat rytmu, ale też historii oraz analizy muzycznej. Kolejną jest pozycja Wiesny Mądt-Kozłowskiej o istocie rytmu na pograniczach tańca, muzyki i poezji w antyku greckim, perskim i hinduskim. Kolejną, którą wybrałam do polecenia publikacją jest rozmowa
Oliwiera Messiaena i Claude'a Samuela. Niestety niedostępna w polskiej wersji, mi się nie udało takiej zdobyć. Jest w wersji angielskiej, przetłumaczona jeszcze z wersji francuskiej. Bardzo ciekawa konwersacja. Serdecznie ją polecam, może nie będę się tutaj już zagłębiać w nią bardziej. I teraz kilka słów o percepcji rytmu. Oczywiście zaczynając rozmowę o percepcji rytmu, trzeba zacząć o percepcji muzyki ogólnie. W proces percepcji muzyki zaangażowanych jest 5 ośrodków mózgu. Płat czołowy, płat ciemieniowy, móżdżek, pień mózgu i płat skroniowy. Czyli w momencie, kiedy słuchamy muzyki, zaangażowana jest tak naprawdę cała nasza głowa, ale nie tylko głowa. Jest zaangażowany również cały układ kostny, co jest potwierdzone również badaniami. I teraz jak to wszystko wygląda? W momencie odbierania bodźców dźwiękowych, fal dźwiękowych, w tym też jak odbieramy rytm, to jest to odbieranie fali dźwiękowej, następuje takie zjawisko jak organizacja tonotopowa. Co to jest? To jest organizacja tonotopowa kory słuchowej, która polega na rozróżnieniu częstotliwości przetwarzanych dźwięków kolejno przez ślimak w uchu wewnętrznym oraz nerw ślimakowy, który to przekazuje impuls do kory mózgowej, czyli taki proces stricte biologiczny. Co w momencie, to tak pokrótce przejdę, co w momencie, kiedy mamy do czynienia z zaburzeniem słuchu bądź z głuchotą? Osobami głuchymi. Takie osoby również słyszą i są w stanie odbierać rytmy poprzez swój układ kostny. Nasze ciało, jak wiadomo, jest świetnym rezonatorem. I w momencie, kiedy następuje zaburzenie słuchu, rytm może być odbierany poprzez stopy bądź przez tylnią część czaszki naszej. I dzięki temu osoby głuche odbierają fale dźwiękowe i są w stanie rozróżnić intensywność dźwięku, a nawet rozpoznawać utwory bez rozpoznawania wysokości dźwięku. Psychologiczna strona percepcji rytmu. I tutaj nie ma wielu punktów, które można, czy można by było wymieniać bardzo dużo, jeżeli chodzi o, albo opisywać taką stronę psychologiczną. Jednakże uważam, że jest jedno zagadnienie i jest to świadomość. Jest to świadomość ogólna, świadomość, w której skład wchodzi świadomość ciała, świadomość przestrzeni, świadomość wewnętrzna, zarówno jak i zewnętrzna. W tę świadomość również wchodzi takie postrzeganie teoretyczne, ale też społeczne, ogólne. I teraz, odnosząc się stricte do kształcenia artystycznego, bądź w ogóle kształcenia muzycznego i rytmicznego, mamy do czynienia z wykształceniem świadomości ciała i z wykształceniem świadomości wewnętrznego poczucia, pulsu, rytmu. Zapisałam tutaj słowa Emila Jacques-Dalcroze'a, czyli twórcy metody rytmiki. Kiedy ciało staje się zdyscyplinowane, zmysły i umysł pobudzone przez rytm, wyeliminowane są opory nerwowe, zaś siły tkwiąc w organizmie zjednoczone w jeden nieprzerwany strumień. I tutaj dochodzimy do takiego momentu, do takiego etapu, gdzie ważne jest powiedzenie, że za pomocą ruchu ciała, całego ciała, możemy zarówno realizować, jak i odbierać rytmy. I to jest dewiza do kształcenia tak naprawdę uzdolnień muzycznych od samego początku, czyli od wieku wczesnego dzieciństwa. Dlatego tak bardzo istotne są dla kształcenia muzycznego, ale nie tylko, również dla ogólnego, zajęcia, rytmiki, zajęcia umuzykalniające, ogólnie pojęte. I teraz mamy wypisane różne grupy wiekowe. Są to dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym, dzieci w wieku szkolnym,
Dalsze dwie grupy ja dzisiaj nie poruszę, ponieważ na pewno tutaj mamy, nie starczy na to czasu, ale dzieci z niepełnosprawnością oraz studenci tancerze amatorzy. Są to, jest to cały przekrój grup, gdzie występuje proces kształcenia. Zaczynając od wczesnego wieku, czyli wiek żłobkowy i przedszkolny, umuzykalnienie i w ogóle kształcenie rytmiczne, czy kształcenie w zakresie rytmu, bardzo ciężko jest to nazwać konkretnie, występuje podczas zajęć umuzykalniających, ale również w domu, podczas obserwacji świata ogólnie. Może tak zwężając zakres tylko do kształcenia artystycznego, czyli wykształcenia poczucia wysokości dźwięku, harmonii i w tym właśnie poczucia rytmu, istotne są zajęcia umuzykalniające właśnie w żłobku, przedszkolu bądź zajęcia takie dodatkowe. I teraz możemy bazować tam na metodzie Emila bądź na teorii uczenia się muzyki Eliasa Edwina Gordona, gdzie kluczowym jest kształcenie rytmiczne. We wszystkich publikacjach, z którymi ja miałam styczność, albo też podczas pracy, bądź rozmów z innymi pedagogami, nie spotkałam się z osobą, bądź słowami w publikacji, która nie powiedziałaby mi, że to jest nieważne, że kształcenie tego rytmu i świadomości ciała jest nieistotne. Jest to bardzo istotna rzecz, ponieważ dopiero w momencie wykształcenia mobilności, wewnętrznego poczucia rytmu, poczucia pulsu i takiej niezależności poruszania się w strukturach rytmicznych, dziecko w przyszłości, uczeń i może muzyk jest w stanie wykształcić w sobie poczucie słuchu wysokościowego i harmonicznego. Jest to jakby warunek konieczny w kształceniu artystycznym, w kształceniu muzycznym. Jak to wygląda dalej w dzieci w wieku szkolnym? W szkole na przykład pierwszego stopnia mamy zajęcia rytmiki i kształcenia słuchu. Są to bardzo istotne zajęcia właśnie ze względu na to, że wspomagają grę na instrumencie, wspomagają rozwój słuchu wysokościowego i dalej, jeżeli wykształcimy słuch rytmiczny, słuch dobry, możliwość kształcenia słuchu harmonicznego. Tak na podsumowanie mam kilka takich słów, które mam nadzieję, że zaszczepią taką chęć poszerzenia tego tematu. To nie ludzie przetwarzają rytmy, to rytmy przetwarzają ludzi. Może jeszcze raz, bo tak pomyliłam. To nie ludzie przetwarzają rytmy, to rytmy przetwarzają ludzi. I kolejna rzecz. Należy tak kierować dziećmi, aby podążać za ich naturalnymi skłonnościami, nie zmuszać do niczego za wcześnie, a przede wszystkim nie wymagać, aby równocześnie i świadomie zajęły się czasem i przestrzenią, rozumianymi w kategoriach ruchu. Tylko wtedy będą mogły rozwinąć w sobie umiejętności rytmiczne, konieczne do wytworzenia muzykalności w szerokim tego słowa znaczeniu. Także zaznaczając, dotykając zaledwie temat zjawiska rytmu, chciałabym, żeby zerknęli Państwo, może pomyśleli o tym, że jak usłyszymy słowo rytm, żeby nie kojarzyło nam się jedynie z czymś cyklicznie ułożonym w ten sposób, a ze zjawiskiem, które dotyka wiele aspektów, na przykład świadomości ciała, świadomości muzycznej, ale nie tylko muzycznej, żeby się nie kojarzyło z ułożeniem cyklicznym w takcie, w utworze, ale rytm, żeby kojarzył się z przebiegiem, z uporządkowaniem, występowaniem w czasie i przestrzeni. Czy to jest ruch, czy to jest dźwięk, czy to jest słowo.
ponieważ rytm występuje i w słowie, i w naszej mowie, i w muzyce, oraz w ruchu ciała. I nie tylko tym artystycznym, ale i tym codziennym. I serdecznie dziękuję Państwu. Serdecznie dziękuję. To była magister Anita Anna Wasilewska z Warszawy. Teraz serdecznie Państwa zapraszam na przerwę. Spotykamy się o 14:30 i rozpoczynamy wystąpieniem pana Janusza Cieplińskiego wprowadzającym w panel dyskusyjny na temat realizacji podstawy programowej w szkole muzycznej w zakresie przedmiotów ogólnomuzycznych. Zachęcam do zadawania pytań podczas tego panelu na adres konferencja@akademiasztuki.eu. Także dziękuję bardzo i do zobaczenia o 14:30. Szanowni Państwo, witam ponownie. Bardzo się cieszę, że Państwo dotrwali do tego momentu. Bardzo teraz proszę o pana Janusza Cieplińskiego, wiceprzewodniczącego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Muzycznych, zawodowo nauczyciela szkoły muzycznej, dyrektora szkoły, o to, żeby nas wprowadził w tematykę naszego panelu dyskusyjnego. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję organizatorom za zaproszenie. Przekazuję wszystkim naszym słuchaczom i widzom pozdrowienia od Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Muzycznych, od pani prezes, pani Katarzyny Szymczyk. Chciałem tylko króciutko przypomnieć, że nasze stowarzyszenie ukonstytuowało się w sierpniu ubiegłego roku. Jednym z powodów jego powstania była artykułowana przez nauczycieli w całej Polsce konieczność stworzenia grupy zawodowej, która mogłaby reprezentować w taki oddolny sposób, niepolityczny sposób problemy środowiska, z jakim się zmagamy. Mieliśmy wtedy w tle też przesłuchania CA i później ich odwołanie. Dyskusję, która się rozpoczęła nad zmianami dotyczącymi na przykład podstaw programowych, o czym jeszcze dzisiaj właśnie będziemy mówić i tak dalej, i tak dalej. Uznaliśmy, że jest konieczność stworzenia takiego miejsca, w którym nauczyciele w sposób swobodny, w sposób wolny mogliby dyskutować, a stowarzyszenie te wnioski z tego rodzaju dyskusji mogłoby przekazywać też osobom odpowiedzialnym za kształt szkolnictwa muzycznego w Polsce. I mamy nadzieję, że tak się dzieje. Nasze stowarzyszenie się powiększa, przyłączają się nowi pedagodzy. Serdecznie Państwa zapraszam do włączania się w działalność naszego stowarzyszenia, tak abyśmy mogli takim przyjaznym, konstruktywnym głosem mówić o tym, jak chcielibyśmy, jak wyobrażalibyśmy sobie przyszłość naszego zawodu, ale przede wszystkim przyszłość uczniów w szkołach muzycznych, bo tym uczniom chcemy służyć. Proszę Państwa, pozwolę sobie tytułem wstępu na taki nieco medyczny temat. Walczymy z koronawirusem. Wielu nauczycieli, czy wiele osób, wielu ekspertów mówi, że dopóty nie wynaleziemy szczepionki, nie będziemy tak naprawdę bezpieczni. Myślę sobie o tym, że jest to niezwykłą rzeczą, że w wielu laboratoriach, wielu uczonych od wieków tak naprawdę pracowało i pracuje nad tym, żebyśmy mogli leczyć rozmaite choroby. I to jest naprawdę niezwykłe, co potrafi medycyna stworzyć, leki, które dzisiaj pozwalają ludziom wyzdrowieć, żyć i w sposób bardzo komfortowy. Jednak zastanawiam się hipotetycznie, co by było, gdyby mimo tych wielkich wysiłków laboratoriów, koncernów medycznych, uczonych, pacjent nie chciał przyjąć tabletki. Nic by to nie pomogło, a więc jedną rzeczą jest skonstruowanie dobrego panaceum na problemy, które nam towarzyszą, ale innym problemem jest dyskusja i namysł nad tym, co zrobić, żeby ten pacjent, jeśli mogę tak powiedzieć, chciał to panaceum przyjąć. Jeszcze jeden przykład. Jakiś czas temu na jednej z konferencji miałem okazję słuchać lekarza geriatry, który opowiadał o swoich doświadczeniach w województwie, z którego pochodzę. Jest tylko dwóch takich lekarzy na cały region.
Tenże lekarz geriatra opowiadał, że problemem ludzi starszych w Polsce jest to, że chodzą od specjalisty do specjalisty. Jeden zajmuje się nerkami, drugi zajmuje się ciśnieniem, trzeci kręgosłupem, czwarty głową, piąty sercem. I taki pacjent nosi worek tabletek, które tak naprawdę zamiast mu pomagać, zaczynają go zabijać. I potrzeba jednego specjalisty, który stanie nad tymi wszystkimi wyspecjalizowanymi lekarzami i powie: proszę pani, proszę pana, 3/4 tych tabletek trzeba wyrzucić, musi ktoś jeden to skoordynować. I czasami mam wrażenie, przysłuchując się czy obserwując temat uczenia dzieci w szkole muzycznej, że nie musimy, ale możemy popełnić taki błąd, że zamykamy się w swoich specjalnościach, opracowując lekarstwa czy panaceum na różnego rodzaju problemy. Mamy specjalistów z różnych dziedzin, przy czym ten nasz uczeń dostaje, powiedziałbym, tą tabletkę lekarstw, w których my jesteśmy jako nauczyciele po różnych konferencjach, jesteśmy tym napompowani i później każdy chce na swoim uczniu wypróbować te nowe metody, przekonany, że oczywiście to temu uczniowi dobrze zrobi, a mam wrażenie, że ten uczeń czasami po prostu już ledwo zipie. Dlatego myślę, że cieszę, że ten pomysł, aby rozpocząć taką dyskusję na temat tego, jak uczyć dzieci w kontekście przedmiotów teoretycznych, ale także gry na instrumencie, że taka dyskusja na naszej konferencji się toczy. Muszę powiedzieć, że ja jestem instrumentalistą, jestem trębaczem. Od 21 lat uczę w szkole muzycznej pierwszego stopnia, od prawie 20 w szkole muzycznej pierwszego i drugiego stopnia. Mam też za sobą kilkunastoletnie doświadczenie pracy w orkiestrze symfonicznej. Od 2010 roku również kieruję samorządową szkołą muzyczną pierwszego stopnia w Dywitach. To jest dosyć duża placówka, która w tej chwili zatrudnia prawie 100 nauczycieli, w której uczy się prawie 500 dzieci. Ona prowadzi działalność w kilku miastach powiatu olsztyńskiego, dosyć dużego, 120-tysięcznego. I ten temat korelacji między przedmiotami teoretycznymi i nauczaniem gry na instrumencie zawsze mnie zajmował. Jak państwo pewnie wiecie, dla wielu instrumentalistów jakby podstawowym problemem jest to, że oni mówią, kto dla kogo jest w tej szkole. Ja wiem, że teraz wchodzę na bardzo śliski grunt i że teraz mogę się bardzo tutaj tym i owym narazić. Moja żona mówi tylko: proszę cię, bądź grzeczny, więc będę się starał. Proszę mi żart, ale rzeczywiście wiele razy słyszałem na przykład tego typu opinie. Po egzaminach do drugiego stopnia, w których słyszymy dobrze grającego na instrumencie ucznia, który frazuje, który widać, że słyszy, który widać, że rozumie artykulację, ale taki uczeń nie dostaje się, ponieważ dostał za mało punktów na egzaminie z kształcenia słuchu. I wśród oczywiście instrumentalistów w zamkniętym, ekskluzywnym gronie odbywa się debata pod tytułem: jak oni mogą mówić, że on jest głuchy, skoro on tak świetnie gra? Z kolei teoretycy mówią: ale zobacz te testy, one są tak łatwe i są tak proste, my i tak już obniżyliśmy wymagania, więc że jeśli on nawet tego nie to jak on sobie poradzi w szkole drugiego stopnia? Przecież nas czekają przesłuchania CA. On musi zaliczyć, bo jak nie zaliczy, no to wiesz co będzie. I tak dalej, i tak dalej. Oczywiście teoretycy nie bywają dłużni instrumentalistą, no bo na przykład mówią tak: no jak to, przecież grasz na fortepianie inwencje dwugłosowe Bacha i nie wiesz, że Bach to był barok? No nie. To pan od fortepianu ci tego nie powiedział? No nie. To czego oni cię na tym fortepianie uczą? Albo w drugą stronę: Jasiu, to ile krzyżyków ma gamma E-dur? No nie wiem. To pani na teorii cię tego nie nauczyła? Nie. To czego oni was uczą na tej teorii? To jest, proszę państwa, moje doświadczenie. Myślę, że w waszych szkołach to nie ma miejsca, ale w tej, w której uczę i w której pracuję, to ma miejsce. Jako dyrektor szkoły zadałem sobie, wiedziony badaniami naukowymi, które mówią między innymi o tym, że kluczowym elementem decydującym o jakości pracy szkoły to nawet nie jest ilość dyplomów czy tytuł przed nazwiskiem, ale atmosfera panująca między nauczycielami w szkole i między dyrekcją. I zadałem sobie taki wysiłek, ambitny cel stworzenia dobrej atmosfery w szkole pomiędzy nauczycielami wszystkich specjalności, unikania krytyki, unikania plotek. Stworzyliśmy taką zasadę, że jeśli się coś w szkole podoba, to powiedz to wszystkim. Jeśli się coś nie podoba, to najpierw powiedz to mi albo osobie zainteresowanej. I oczywiście ten antagonizm między tymi dwoma plemionami, bo ten tytuł mojego wystąpienia bardziej publicystyczny niż naukowy,
opisuje ten pewien stan. Plemiona ze sobą nie rozmawiają, plemiona mówią różnym językiem. Plemiona już na starcie chcą ze sobą rywalizować, ale wystarczy podjąć kilka bardzo prostych działań, żeby ta bariera się zmniejszyła. 2 lata temu pojechałem na konferencję dla teoretyków do Konina. Poznałem tam obecną tutaj między innymi panią dr Grażynę Draus. Byłem chyba jedynym instrumentalistą. Pojechałem autentycznie, żeby zobaczyć, żeby zrozumieć, żeby usłyszeć. I pamiętam, że wtedy zadałem pytanie na forum podczas jednej z dyskusji. Szanowni państwo, jestem instrumentalistą. Powiedzcie mi, co ja jako instrumentalista mogę zrobić, ucząc dzieci w pierwszym czy drugim stopniu, żeby pomóc wam w waszej pracy. Nie wiem, czy ktoś z państwa obecnych wtedy pamięta reakcję audytorium, ale wybuchła salwa śmiechu. I odpowiedź podała, w czym wy nam możecie pomóc? Jak wy gracie z tych kserówek i dziecko często nawet nie wie, jaki to kompozytor. Pomyślałem sobie, że jest sporo do zrobienia, rozmów, dyskusji i kończąc w szkole, którą mam zaszczyt kierować, mam fantastyczne grono zarówno nauczycieli teorii, jak i nauczycieli instrumentu. Serdecznie, kochani, was pozdrawiam i cieszę się, że jesteście z nami. Poprosiłem teoretyków, aby na radach pedagogicznych opowiedzieli instrumentalistom, czego oni uczą. I na radach pedagogicznych zaczęliśmy śpiewać kanony, zaczęliśmy taktować z wszystkimi nauczycielami. Poprosiłem też teoretyków, żeby napisali, opowiedzieli, jakiej pomocy oczekiwaliby od instrumentalistów. Okazało się, że nie trzeba wielkiego wysiłku, żeby sobie wzajemnie pomóc. Pani dziekan opowiadała dzisiaj o swojej córce, dla której ćwierćnuta na fortepianie to nie jest to samo, co ćwierćnuta na rytmice. Proszę państwa, bardzo prosty studium przypadku. Kiedy instrumentalista się dowiedział, że dzieci na rytmice uczą się, że to jest ti, tiri, tiri, prawda, że jest 8 i 2/16 na przykład, albo że hopsa to jest rytm punktowany, to nagle zaczął mówić językiem rytmiczki i okazało się, że zamiast tracić 4 lekcje na wprowadzenie 8 z 1/16, używa tylko słowo hopsa i od razu dziecko wie, co się dzieje. Wydaje się, że to jest banalne, ale okazuje się, że ta niewiedza o tym, co się dzieje w naszych przedmiotach, jest naprawdę znacząca. Poleciłem nauczycielom, których uczę, aby zapoznali się z podstawą programową przedmiotów teoretycznych, a teoretyków poprosiłem, żeby poznali programy nauczania z instrumentów i na przykład dowiedzieli się, że w instrumentach dętych, blaszanych, trochę inaczej się wprowadza tonacje, bo tonacje bemolowe są na początku ważniejsze. Inaczej jest na skrzypcach, inaczej na fortepianie. Jednym też z tematów naszej dyskusji było to, jak uczyć, i to jest też pytanie, które kieruję do nauczycieli teorii, jak uczyć dzieci kształcenia słuchu, dzieci, które nie mają do czynienia z klawiaturą fortepianu, bo grają na trąbce, skrzypcach, na gitarze. Klawiatura fortepianu jest dla nich abstraktem. Pojawia się dopiero po 3 albo 4 latach, więc tutaj też bardzo, bardzo ciekawa dyskusja rozgorzała, którą myślę, że warto by otworzyć. Jestem bardzo ciekaw opinii wszystkich słuchaczy na ten temat. Mam nadzieję, że te pytania będą się pojawiać. Proszę państwa, to tyle tytułem wstępu i zagadnienia. Jak uczyć, jak pogodzić 2 plemiona, jak połączyć ze sobą te, wydawałoby się, nieprzenikające obszary, bo nawet słuchując się wykłady moich poprzedników, prelegentów, pojawiało się często to słowo: punktem wyjścia do nauczania teorii musi być praktyka i wydaje mi się, że to jest cenna rzecz, cenny kierunek, żebyśmy wychodząc od praktyki uczyli teorii, ale też ucząc praktyki doceniali teorię, dlatego że ona jest niezwykle ważna. Ja poprosiłem pedagogów uczących w mojej szkole, aby nie pozwalali sobie na dyskredytowanie, chociaż to powinno być standardem w naszej etyce zawodowej, na dyskredytowanie przedmiotów teoretycznych. Poprosiłem instrumentalistów, żeby wzmacniali rolę przedmiotów teoretycznych, żeby rozmawiali z dziećmi i mówili: słuchaj, a jak tam na kształceniu, a jak tam na rytmice, czego się uczycie? To jest fajne. Myślę, że to są takie bardzo praktyczne, niespecjalnie odkrywcze rzeczy, ale które mogą być pomocne w naszej pracy. Bo brak takiej rzetelnej próby zrozumienia procesów, które prowadzą do podziału na te plemiona, będą powodować, że będziemy się coraz bardziej od siebie oddalać, a to na pewno nie pomoże w organizowaniu skutecznej, efektywnej edukacji artystycznej, do której wszyscy
jesteśmy powołani i myślę, że to jest nasz wielki przywilej. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i za chwilkę rozpoczniemy nasz panel dyskusyjny. Oddaję głos prowadzącej. Dziękuję serdecznie panu Januszowi Cieplińskiemu. Bardzo trafne spostrzeżenia, zarówno praktyka, jak i teoretyka, można powiedzieć. Teraz chwila takiej przerwy technicznej. Zapraszam państwa do tego, żeby zasiedli na fotelach. Rozpoczniemy panel dyskusyjny. Zachęcam państwa, którzy nas słuchają, do tego, żeby wysyłali pytania do naszych panelistów na adres konferencja WEM, WEM jak Wydział Edukacji Muzycznej, konferencja WEM, małpa, Akademia Sztuki w Szczecinie, EU, akademiasztuki.eu. Zanim państwo tam siądą, to ja zaprezentuję, kto będzie teraz dyskutował. Także dyskutuje pani doktor Grażyna Draus, teoretyk muzyki, kompozytorka, pedagog, kierownik, pracownik kształcenia słuchu i harmonii Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, a również nauczyciel ogólnokształcącej szkoły muzycznej drugiego stopnia w Warszawie, organizatorka i jurorka konkursów solfeżowych, autorka programów nauczania, współautorka podstawy programowej dla przedmiotu kształcenie słuchu w Szkole Muzycznej drugiego stopnia. I to będzie tutaj, pani siądzie obok panów na fotelu. Kolejna pani czeka, właśnie widzę już online, pani Dorota Kalinowska. Tutaj poproszę pana Pawła, żeby panią Dorotę Kalinowską pokazał. Pani Dorota Kalinowska, również współorganizatorka naszej konferencji, muzykolog, nauczycielka Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych imienia Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie, realizatorka szkoleń z zakresu metodyki nauczania literatury muzycznej, historii muzyki, współautorka testu diagnostycznego z literatury muzycznej, konsultant CEA. Ja tak zagaduję właśnie, żeby państwo już wszyscy usiedli. Siedzi pan Janusz Ciepliński, to już państwo pana Janusza poznali. I witamy również gorąco pana Witolda Paprockiego, który jest muzykologiem, nauczycielem, krytykiem muzycznym. Współpracował między innymi z Polskim Radiem, z programem drugim, Radiem Młódź, klasyką, studiem, z czasopismem Wychowanie Muzyczne w Szkole. Jest stałym recenzentem Ruchu Muzycznego, gdzie pisuje o edukacji muzycznej. Pracował w Centrum Edukacji Artystycznej jako wizytator i wicedyrektor. Także proszę państwa, myślę, że panelici są zacni i dużo rzeczy opowiemy. Również zapraszamy panią doktor habilitowaną Annę Ignatowicz-Glińską, która właśnie teraz zasiadła. Proszę państwa, ja zadam, proszę, właśnie już można państwa pokazać, a ja będę tak z offu zadawać pytania. Ja się już wyłączę, żeby mnie nie było widać. Proszę państwa, jak oceniają państwo treści podstawy programowej? Pytanie moje jest takie w miarę ogólne. Czy tego jest wystarczająco, czy za mało, czy za dużo? Tak z punktu widzenia praktyki. Może zaczniemy od pana Janusza. Jako instrumentalista powiem tak, że powinniśmy, halo, myślę, że nasza dyskusja powinna być rozdzielona na szkołę pierwszego i drugiego stopnia, bo jednak to są różne obszary i one, myślę, że nawet wymagałyby innego zdefiniowania w ogóle celów szkoły. No do niedawna słyszeliśmy, że szkoła muzyczna już pierwszego stopnia ma być szkołą zawodową, teraz jednak znowu ma być umuzykalniającą, ale w zależności od tego, o jakiej szkole mówimy, to ja powiem tylko tyle. W szkole muzycznej drugiego stopnia w ramowym planie nauczania w tej chwili instrument główny przez 6 lat to jest 13 godzin. Przedmioty teoretyczne to są 34 godziny plus jeszcze przedmioty dodatkowe, takie jak na przykład folklor czy inne w różnych szkołach. I to jest opinia wielu nauczycieli instrumentu, ale przede wszystkim uczniów, także rodziców, że dzieci po prostu autentycznie, zwłaszcza kiedy nie ma OSM-u, kiedy dzieci chodzą jeszcze do szkoły
do drugiej szkoły, po prostu nie mają kiedy ćwiczyć, bo w klasie czwartej czy w klasie piątej w szkole drugiego stopnia tych przedmiotów jest tak dużo, więc to jest bardzo, bardzo praktyczny problem. Moim zdaniem warto byłoby się zastanowić nad jakąś formą przebudowy uczenia przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej drugiego stopnia w kierunku zmniejszenia ilości godzin. Dzień dobry, ja przywitam się z Państwem, nie miałem okazji wcześniej. Pan Janusz tutaj mówił, no, mając na myśli łączenie słuszne podstaw programowych z ramowymi planami nauczania, bo to tak naprawdę musi iść ze sobą wspólnie. Razem, jeśli chodzi o szkołę drugiego stopnia, w której mam przyjemność od wielu lat uczyć, to rzeczywiście, no, ucząc historii muzyki i literatury, jestem przekonany, że podstawa programowa w jednym i drugim przedmiocie jest zbyt rozbudowana. Jutro w swoim wystąpieniu będę chciał się także do tego jeszcze odnieść, no, ale w tej chwili takie stwierdzenie wydaje mi się jak najbardziej uzasadnione. Myślę, że podobnie można by powiedzieć o innych przedmiotach, tych tak zwanych ogólnomuzycznych czy też teoretycznych. Więc odpowiadając na to pytanie, absolutnie nie dostrzegam zbyt mało treści w podstawie programowej, a wręcz przeciwnie. W tym kontekście właśnie bardzo myślę, że bardzo ciekawa byłaby opinia pani doktor Grażyny Draus, która uczy i w szkole drugiego stopnia, ale uczy również studentów na Uniwersytecie Muzycznym. Proszę powiedzieć, jak te treści mają się do siebie? No więc też mi się wydaje, że przede wszystkim mamy za dużo godzin w szkole średniej. Należałoby się zastanowić nad przedmiotami, które ja reprezentuję, czyli to są przedmioty praktyczne, kształcenie słuchu, zasady muzyki i harmonia. Należałoby przemyśleć, czego rzeczywiście oczekujemy od uczniów, co jest potrzebne właśnie w takim kontekście praktyki instrumentalnej, ale jednak nie zapominajmy, że ta ogólna ogłada, historia muzyki, elementy form muzycznych absolutnie są konieczne, dlatego że moje doświadczenie ze studentami mówi na przykład, że oni zupełnie nie wiedzą, co słyszą, nie potrafią opowiedzieć o tym, co słyszą, nie potrafią opowiedzieć o utworach, które grają. I to jest, no, to jest bardzo smutna taka konkluzja, że nie wykorzystują, właśnie nie łączą wiedzy z praktyką. Pytanie, jak to zrobić, żeby nie obciążając uczniów zbyt mocno, osiągnąć jednak taki cel, który moim celem w mojej praktyce pedagogicznej jest nauczanie muzyki. Ja nie uczę kształcenia słuchu ani harmonii. One się tak nazywają, te przedmioty, ale staram się uczyć muzyki, zwracając uwagę na to, żeby uczniowie na jakimś poziomie byli w stanie zorientować się z zapisu, jak to mniej więcej brzmi, potrafili odnieść to do swojego instrumentu. Wykorzystuję na lekcjach kształcenia słuchu uczniów, czyli oni przychodzą ze swoimi instrumentami, wykonują na naszych lekcjach to, co grają i pracujemy nad tym. Chodzi nam bardziej o świadomość, co tam jest, a muzyka to jest również frazowanie, to są wszelkie znaki, które tam są. To jest coś, co jest poza znakami również. Jeszcze tylko jedno zdanie, że ja pamiętam, ponieważ było bardzo wiele reform, jak ja się uczyłam w średniej szkole, była taka reforma, która mnie dotknęła, ale chyba pozytywnie. Ja uczyłam się takiego przedmiotu, który się nazywał KZH. To było kształcenie słuchu z harmonią. Tak, jeszcze było właśnie z zasadami muzyki, tak. Jeżeli nauczyciel potrafi połączyć, skorelować te przedmioty, a jeszcze czasem odnieść się do historii, mówiąc o utworze, nad którym pracujemy, kiedy został napisany, co to znaczy, po czym to poznamy w stylu, to wtedy uczymy muzyki. I może to jest najbardziej wartościowe. No właśnie, tak. I też to, co pan tutaj mówił wcześniej, powinniśmy się być w nieustającym porozumieniu, nie być odmiennymi plemionami. Może jeszcze. Dziękuję bardzo. No, ja przyznaję szczerze, że ponieważ nie uczę obecnie w średniej szkole, ani w pierwszym stopniu. Przez wiele lat uczyłam, ale też było to wiele lat temu, a te treści zmieniały się
tylokrotnie, że trudno mi jest się kompetentnie wypowiadać na temat aktualnych treści. Natomiast no, z punktu widzenia sylwetki absolwenta szkoły drugiego stopnia, czyli tego kandydata na studia, który przychodzi do Akademii Muzycznej, czy tak jak u nas Uniwersytetu Muzycznego, to powiem szczerze, że mam... Znaczy po pierwsze tak, wydaje mi się, że w różnych ośrodkach w Polsce bardzo różnie są te punkty ciężkości rozłożone i to troszkę jest tak, jakby to były zupełnie inne szkoły z innymi treściami, przy czym zupełnie nie mam na myśli, że wielkie miasto to coś, a małe miasto to co innego, bo to nie idzie w ten sposób wcale, to zupełnie nie o to chodzi. I wyczuwam w tym, że prawdopodobnie jest to, być może właśnie to jest wina tego nadmiaru, że nie sposób ogarnąć wszystko i w związku z tym każdy próbuje jakąś ścieżkę wypracować, ale efekt jest taki, że w jednej grupie mamy studentów, między którymi, jeśli chodzi o ich wiedzę i umiejętności na poszczególnych przedmiotach, zdarza się, że jest przepaść. Mimo, że są w tym samym wieku i legitymują się takimi samymi dokumentami ukończenia niższych szkół muzycznych. To tak może nie wprost odpowiedziałam, no ale to tyle, co ze swojej perspektywy mogę powiedzieć obecnie. Bardzo proszę, żeby zabrała głos również w tej samej sprawie pani Dorota Kalinowska. Widzimy ją tutaj na ekranie. Bardzo chętnie. Ja ze swojego doświadczenia pamiętam i KZH, i kształcenie słuchu z zasadami muzyki. I również bardzo dobrze pamiętam, bo byliśmy szkołą pilotażową, tą próbę reformy, która kilka lat temu nastąpiła i jej odwrócenie, ale nie do końca. Ja tylko chcę zwrócić uwagę, że w wyniku tej próby reformy, która nastąpiła w latach mniej więcej około 2014 roku, zmniejszono siatkę godzin przedmiotów teoretycznych, ponieważ zmniejszono o 1 godzinę historię muzyki, zmniejszono o 2 godziny literaturę muzyczną, zmniejszono również o 1 godzinę zasad muzyki. I można się zastanawiać, czy nadal nie jest za dużo tej teorii, bo faktycznie w cyklu 6-letniego kształcenia teorii jest aż 34 godziny. Ja właśnie przed chwilą z ramówki to przeliczyłam, bo przedmioty typu folklor czy też inne, one nie wchodzą w tej chwili w obowiązkową ramówkę. Natomiast w moim odczuciu całe sedno tkwi nie tyle w ramówce, która jest do udźwignięcia przez uczniów, ale przede wszystkim właśnie w podstawach programowych. Podstawy programowe są bardzo szerokie, jeśli chodzi o właśnie przedmioty teoretyczne. I z jednej strony zgadzam się tutaj z panem Kienikiem, który powiedział, że powinno się zwiększyć rolę zasad muzyki w kształceniu, ale z drugiej strony mam wrażenie, że pakujemy w naszych uczniów bardzo obszerną wiedzę teoretyczną i ja osobiście spotkałam się z takim zdaniem od swoich absolwentów, że oni spokojnie na moich zeszytach, na wiadomościach ze szkoły średniej muzycznej odbyli całą edukację akademicką. I coś tu jest nie tak. Coś tu jest nie tak, coś w moim odczuciu nie gra tak, jak powinno grać. Natomiast aktualne podstawy na pewno są do cięcia i to sporego. One są za szerokie, nie pozwalają na przede wszystkim naukę taką, która da szansę nauczycielowi utrwalenie, da szansę uczniowi poznanie, tylko mamy przerabianie tematów. To nie o to chodzi chyba. To chyba tyle na teraz. Ja pozwolę sobie odnieść się jeszcze do swojego doświadczenia, również jako nauczyciel w szkole drugiego stopnia, ale nie tylko, ponieważ prowadzę również zajęcia z orkiestry dente i grając pewien repertuar, pytam na przykład dzieci, teraz gramy suite z Carmen i mówię i pytam dzieci, no to kto to był Bizet i tak dalej. No wielu nie wie, no XIX wiek. Ale to my jeszcze tego nie wiemy, bo to XIX wiek jest dopiero w 5 klasie. No więc w 4 klasie i oczywiście to nie jest jakiś przytyk w stronę nauczycieli teorii, po prostu tak jest ułożony program. Mamy periodyzację, linearnie
ta historia muzyki jest uczona, no ale to jest troszeczkę tak z historią powszechną, także że w trzeciej klasie liceum dziecko niewiele wie, co tam się w XX wieku w Polsce działo. Więc myślę, że to jest bardzo ciekawy obszar do namysłu, ale rzeczywiście sądzę, że bardzo, bardzo ważną rolę tutaj powinni odgrywać nauczyciele instrumentu. I to, co mówiłem, to nie chodzi tylko o jakąś publicystyczną sztuczkę mówienia o dwóch plemionach, ale uważam, że jest potrzebny namysł, nawet robienie wspólnych konferencji instrumentalistów i teoretyków. Ja mogę powiedzieć tak, że jako instrumentalista byłem i tu, że tak powiem, składam samokrytykę, ale przez wiele lat grzeszyłem ignorancją. Niejako konieczność kierowania szkołą muzyczną wymusiła na mnie to, że musiałem spojrzeć zawodowo na te dwa obszary. I wydaje mi się, że kiedy zaczniemy dyskutować nad podstawą programową, czy nawet nad ramówką, bo jednak uważam, że tych godzin jest bardzo dużo. Jeśli ktoś jest w OSM-ie, tego nie odczuwa, ale proszę sobie wyobrazić dziecko, które, czy młodego człowieka, który po liceum przychodzi do szkoły muzycznej, ma jeden przedmiot, później czeka dwie godziny, później ma drugi przedmiot, później czeka i ma trzeci przedmiot. I o 21 codziennie wraca do domu. A jeszcze jest problem z ćwiczeniówkami. Kiedy on ma ćwiczyć? Także to nie są tylko podstawy programowe, ale to jest realna ilość godzin, które popołudniami uczniowie w drugim stopniu spędzają w szkole muzycznej. Oni naprawdę nie mają kiedy grać i wystarczy zastanowić się nad przyczynami rezygnacji ze szkół muzycznych. Niestety dość często to właśnie powodem jest brak czasu, czytaj, nadmiar tych przedmiotów. Oczywiście wiem, że to może być pewne uproszczenie i też jest wielu uczniów, którzy czują się predysponowani do bycia w przyszłości kompozytorami, muzykologami itd., itd. I może warto by pomyśleć o jakichś ścieżkach programowych, może warto byłoby pomyśleć o specjalizacjach na przykład, o dla przyszłych teoretyków, muzykologów. Są tacy uczniowie. Czy musimy robić urawniłowkę? Czy wszyscy muszą podlegać temu samemu ramowemu planowi nauczania? Myślę, że to jest otwarty temat dla osób, które będą projektowały oby jak najszybciej nowe zasady uczenia. Właśnie dokładnie to samo chciałam powiedzieć, że nie z każdym to samo i nie każdemu to samo się przyda w tym samym stopniu. W związku z tym, że podstawa to rzeczywiście powinna być jakaś podstawa w ramach wszystkich przedmiotów. Natomiast, żeby uczniowie mieli możliwość brania udziału w zajęciach, które sobie wybierają fakultatywnie. Ktoś będzie chciał rozszerzać historię muzyki, ponieważ go to interesuje, a ktoś inny pójdzie na zajęcia aranżacji, bo będzie miał na to czas. Wiem, że to jest bardzo, bardzo trudne organizacyjnie, ale być może powinniśmy o tym pomyśleć, żeby na poziomie przynajmniej średniej szkoły uczniowie już mogli troszeczkę chociaż indywidualizować swoją ścieżkę, a pozostałe przedmioty na jakimś właśnie podstawowym poziomie. Jeśli chodzi o kształcenie słuchu, no to jest trudna sytuacja, ponieważ to jest przedmiot, który jakby osiągnięcia w ramach tego przedmiotu w bardzo dużym stopniu opierają się na indywidualnych predyspozycjach. Jednocześnie te zdolności mają charakter progowy i wcale nie jest potrzebny bardzo wysoki próg tego, bo to jest myślenie muzyczne, to jest pewien rodzaj szczególnej inteligencji muzycznej. Naprawdę nie wszyscy muszą w równym stopniu tego używać, żeby świetnie grać na instrumencie. Jednak jakieś podstawy wiedzy i właśnie takich umiejętności poruszania się po muzyce powinien mieć każdy. Czyli co tu zrobić, żeby każdy miał podstawy, natomiast żeby jednak szedł w swoim kierunku. I teraz też przypominam sobie, że kiedyś w mojej szkole przy ulicy Miodowej w Warszawie, dawno, dawno temu był wydział, nie nazywał się chyba teorii muzyki, bo ja już to było zanim przyszłam do szkoły, ale również później był taki wydział animacji muzycznej, który został szybko zlikwidowany. Na tym wydziale uczyły się osoby, które w większym stopniu niż wirtuozerią na instrumencie, spełniały oczywiście jakieś wymagania, interesowały się kompozycją, aranżacją, teorią, którzy potem zdawali na dyrygenturę, na muzykologię. Mieli dostęp do bardzo ciekawych przedmiotów, właśnie na przykład czytanie partytur czy aranżacja. Grali również na instrumentach, ale też poziom wymagania na tym instrumencie nie był tak wysoki, jak osób, które wiązały swoją przyszłość z instrumentem. W tej chwili te osoby muszą być grać na jakimś instrumencie na tyle, ile to jest możliwe i żeby spełniać wszystkie wymagania, a jednocześnie próbować gdzieś nauczyć się czegoś więcej, żeby iść za swoimi wymaganiami. No tutaj oczywiście ja się z Państwem muszę zgodzić. Ja jestem absolwentką Wydziału Rytmiki w Średniej Szkole Muzycznej.
i na tej rytmice wylądowałam nie dlatego, że chciałam zostać rytmiczką, tylko dlatego, że chciałam się zająć kompozycją. Zresztą uważam, że bardzo dobrze trafiłam, bo sama rytmika jest szalenie rozwijająca. No a poza tym, gdyby nie rytmika, no to pewnie nie miałabym w szkole improwizacji. A pytanie, dlaczego w szkole poza rytmiką nie ma improwizacji, to jest pytanie, które zadajemy sobie nie tylko my, ale i twórcy rytmiki od jakichś dobrych 50 lat. I jest już kadra, już ma kto uczyć tego. Naprawdę wszystko jest. I nie potrzeba na to jakichś strasznie wielkich pieniędzy, a mimo wszystko nie możemy osiągnąć tego stanu, żeby po prostu dzieci równolegle z grą na instrumencie mogły się uczyć improwizacji. Ja chciałem tylko powiedzieć, że mam zaszczyt kierować szkołą muzyczną, której organ prowadzący, to jest powiat olsztyński, finansuje nauczanie dzieci improwizacji. W szkole, w której uczę od chętne dzieci, uczą się kompozycji od pierwszej klasy. I to jest fenomenalne. Nie chcemy tego, żeby dziecko wiedziało, że muzyka to są znaczki na papierze. Chcemy, żeby dziecko miało poczucie, że zapis graficzny jest wtórny wobec tego, co słyszy. Także to jest możliwe nawet w ramach tego systemu. Oczywiście organ prowadzący musi rozumieć taką potrzebę i szkoła samorządowa daje takie możliwości. Przyznam, że kiedy słucham Państwa, Pani doktor, szczególnie jak słuchałem, to miałem wrażenie, że rozmawiamy o tych zmianach, które zostały cofnięte w roku 2016. Bo chciałem powiedzieć, że dokładnie przecież taka była propozycja, aby to nauczanie modułowe w szkole muzycznej drugiego stopnia w tą stronę zmierzało. No niestety trzeba powiedzieć, to wyartykułować, że no środowisko jakby cofnięcie tych zmian przyjęło w sposób jakby, no wydaje mi się, jednoznaczny. Nie było jakichś wyraźniejszych, nie to, że sprzeciwów, bo to nie o to chodzi, ale wyrażenia jakby także opinii. Więc no trochę wracamy znowuż do punktu, który kilka lat temu został wypracowany, no z niemałymi kosztami, bo to przypomnę, były przecież i pilotaże w kilkunastu szkołach drugiego stopnia wdrożone i w tą stronę to zmierzało. No niestety zostało zatrzymane. Pora chyba podjąć dyskusję nad powrotem, może nie do koniecznie identycznej formuły, ale takiej, która w tą stronę pójdzie. Chciałem jednocześnie odnieść się do tego, co pan Janusz mówił o tym, że w OSM-ach jest łatwiej. No nie jest tak łatwo. Ja uczę w szkole, ale to były inne czasy, przepraszam. W tej chwili jest niestety tak, to pewnie wielu z Państwa słuchających nauczycieli wie doskonale, że dzieci mają, bo tu jeszcze mamy trzecie plemię, przepraszam, czyli przedmioty ogólnokształcące w tych szkołach, które mają też rozbudowaną siatkę. No i efekt jest taki, że pierwszak, który kończy lekcję, dajmy na to, po 5 godzinach lekcyjnych musi czekać 2-3 godziny na to, żeby zwolniły się sale, żeby on mógł udać się na muzykę. Więc to tak w tej chwili wygląda. Nie jest to także takie proste. Dziękuję. Tutaj pani Dorota Kalinowska do odpowiedzi się zgłasza. Tak, tak. Ja się zgłaszałam, bo wyprzedził mnie pan Witold, ponieważ właśnie myśmy przerobili pilotaż w naszej szkole. Przyznam się, że to było bardzo trudne przedsięwzięcie, jeśli chodzi o zajęcia modułowe, ale nie mieliśmy też czasu, żeby wypracować odpowiednie metody na prowadzenie tych zajęć, bo jak szybko zaistniał, tak jeszcze szybciej się nam ten pilotaż zamknął. Przy czym zamknięcie tego sposobu uczenia, czyli mówimy o podstawach i o modułowym rozszerzeniu dla chętnych, zapewne jest dobrym pomysłem, pod warunkiem jednak, że uda nam się zorganizować szkolny plan nauczania, że uda nam się zorganizować zainteresowanie również naszych uczniów, nie tylko samą podstawą i na przymus rozszerzeniem, bo troszeczkę to tak wygląda jak w kształceniu ogólnokształcącym, gdzie mamy tak zwane obowiązkowe rozszerzenia do realizacji w szkole. Tutaj też były obowiązkowe rozszerzenia, czyli te moduły tak zwane do zaakceptowania, do przerobienia przez uczniów. Ja myślę, że to odstąpienie od
tamtej reformy albo tamtej zmiany, bo nazywano ją raczej zmianą, miało zupełnie inną przyczynę i nie związane było kompletnie z nauczycielami i ze szkołami muzycznymi, tylko miało być dźwięk zwyczajnie polityczny. Tak to widzę ze swojej perspektywy. Natomiast powrót do wcześniejszej siatki nastąpił wraz z poszerzeniem podstaw programowych przy jednoczesnym, mimo wszystko i dobrze, ograniczeniu godzin. Tylko to rozszerzenie podstaw programowych w tym momencie powala na kolana i nauczycieli, i uczniów. Tak, ja także chciałem na to zwrócić uwagę, że niestety może być reakcja taka ze strony organu prowadzącego, że w momencie, kiedy zmniejszamy zakres podstawy programowej, automatycznie zmniejszane są też godziny, bo to tak jest z automatu. Albo, co jeszcze gorsze, tak jak tutaj pani przed chwilą, pani dyrektor mówiła, zmniejszenie tylko liczby godzin bez zmniejszenia podstawy programowej. Myślę, że jutro dowiemy się sporo z wystąpienia na temat literatury muzycznej. Widziałem taki temat, bo rzeczywiście uczę także tego przedmiotu i to jest faktycznie cyrkowe sztuczki trzeba wykonywać. No w efekcie tego, że no bo to chodzi jednak o oszczędności wtedy, prawda? Zmniejszenie liczby godzin to nie o to chodzi, żeby ulżyć uczniom tak naprawdę, tylko też, żeby gdzieś zaoszczędzić po prostu w tym no cały czas ubogim systemie. Jeśli można jeszcze, chciałbym się zatrzymać przy tym sposobie myślenia, czy my mamy zarządzać wszystkim z Warszawy, czy jednak powinniśmy dać większą autonomię na przykład dyrektorom szkół, nie traktować, bardzo przepraszam za dosadność, jako potencjalnych leni i nierobów, którzy tylko czyhają na tym, jakby zmarnować pieniądze podatnika i nic nie robić. Wszyscy pewnie wiemy, jak wyglądają systemy szkół muzycznych w Europie. Jedno z moich doświadczeń dość bliskich to Finlandia. Pamiętam, zdumiony byłem widząc model, w którym dyrektor dostaje pulę pieniędzy od państwa i wspólnie z Radą Pedagogiczną mają autonomię nawet zdecydować, czy to jedno dziecko na skrzypce, wystarczy, jak będzie miało jedną lekcję w tygodniu, ale to, które jest zdolniejsze i ma większe potrzeby, może mieć 3 albo 4 lekcje w tygodniu. I zapytała się mnie wtedy pani Marjamina Pesonen, dyrektor East Helsinki Music Institute, a jak to jest u was w Polsce, kto u was o tym decyduje, ile godzin na skrzypce? Ja mówię, u nas o tym decydują ludzie w Warszawie. I ona powiedziała, wow, jak my wam zazdrościmy, bo my to całą Radą Pedagogiczną co 3 miesiące się spotykamy i omawiamy każde dziecko, żeby mu zindywidualizować, a u was za was to robią w Warszawie i potrafią, i oni są tacy mądrzy, że potrafią stwierdzić od Zakopanego po Szczecin, co dla tych dzieci jest najlepsze, prawda? I zauważam tu zupełnie inną filozofię myślenia pod tytułem ufamy dyrektorom, ufamy nauczycielom. Oni wiedzą najlepiej. Inna jest szkoła w Warszawie, inny będzie OSM, inny będzie pierwszy stopień w małej miejscowości. Ten system, jeśli go nie rozszczelnimy, to jest zadanie dla legislatorów, dla ustawodawców. Jeśli tego systemu nie uelastycznimy, to on się zawali pod własnym ciężarem i za kilka lat po prostu nie będziemy mieli kogo uczyć. Ja jeszcze chciałam dodać do tego, może troszeczkę odejdę od chociaż od głównego tematu nie, żebyśmy spróbowali jako środowisko spojrzeć na tę naszą edukację tak w ogóle od samego początku do samego końca, ponieważ funkcjonujemy w rzeczywistości, która się bardzo zmieniła i ciągle się zmienia. Dawniej dyplom szkoły średniej dawał uprawnienia do uczenia, do nauczania w szkole podstawowej. Również był honorowany w orkiestrach. W tej chwili zupełnie tak nie jest. Do orkiestry, no z tego co słyszę, to wymagany jest licencjat już w tej chwili, chociaż gdzieś na świecie trzeba pojechać i po prostu wygrać konkurs. Więc może warto wygrać konkurs. Jednocześnie na uniwersytet czy do Akademii Muzycznej i do konserwatoriów na całym świecie nie trzeba mieć papieru tylko w tej chwili, tak? Czyli szkoły średniej na przykład. Tylko trzeba przyjść na egzaminy. I teraz co tu zrobić, żeby uczeń chciał pozostać w tej średniej szkole? Co ta średnia szkoła ma mu dać, prawda? I czego z kolei będziemy wymagać już od kandydata na studia, bo w tej chwili jest tak, że właśnie tak jak tutaj Ania powiedziała, różnice w poziomie ogólnej wiedzy i umiejętności są po prostu ogromne i też zdarza się tak, że bardzo zdolny instrumentalista poradzi sobie i idzie po prostu swoją ścieżką, ale są też tacy,
których widzimy na egzaminach. Ja muszę powiedzieć, ponieważ bardzo się interesuję i kocham instrumentalistów i jakby cała moja praca też służy temu, żeby im pomóc, ale żeby też ich poznać, co im jest potrzebne w ich pracy. Więc przyglądam się czasami, dzięki uprzejmości komisjom, egzaminom instrumentalistów, na przykład z czytania awista i z przygotowania krótkiego utworu. I z przerażeniem stwierdzam, z przerażeniem naprawdę, że instrumentaliści, którzy przed chwilą, poprzedniego dnia znakomicie zagrali egzamin z instrumentu, przychodzą na egzamin z czytania awista, gdzie grają bardzo prosty utwór i po prostu nie są w stanie samodzielnie osoby po 12 latach kształcenia tego krótkiego utworu, który ma 3 linijki zaledwie albo 4, z jakąś refleksją i z sensem wykonać. I nie chcę zabierać czasu, ale no opowiedziałabym kilka po prostu wstrząsających dla mnie historii. Powtarzam to często, ale to przytoczę tylko jedną, jak jedna ze skrzypaczek, znakomitych skrzypaczek, przygotowywała fragment Poloneza Elegijnego Noskowskiego i po prostu jej wykonanie polegało na wykonaniu nut, wartości, znaków i palców, które tam były przypisane, mimo że było to wbrew frazie. Użyła jako przedostatniego dźwięku frazy pustej strunie E na wyciszeniu, która tam po prostu nagle wybrzmiała. Czyli chodzi też mi o to, że mamy świetnych nauczycieli instrumentalistów, którzy więcej pracują niż uczniowie. I czasami się zastanawiamy, czy ktoś, kto zdaje na studia muzyczne, wiąże swoją przyszłość z wykonywaniem tego zawodu, nie powinien już w tym momencie być dość samodzielny. Tutaj pani Alicja właśnie mówiła o tym, że przygotowujemy ucznia do samodzielności. Czy my przygotowujemy ucznia do samodzielności? Czy pracujemy nad nim, żeby zdał egzaminy? Czy pracujemy tylko na własnym poziomie? Czy interesuje mnie tylko moje 3 lata lub moje 6 lat, jeśli będę za niego pracować, dawać mu wszystkie narzędzia i wszystko, we wszystkim podpowiadać i na przykład ćwiczyć repertuar przez 2-3 lata po to, żeby świetnie wypadł na egzaminie? Czy to rzeczywiście będzie samodzielny muzyk? Więc mamy tu jakby wiele problemów, żeby się też zastanowić, co to jest szkoła muzyczna pierwszego stopnia, powinna umuzykalniać, bo nie mamy, tak jak w Europie, takiego systemu, gdzie w szkołach, każdej prawie szkole ogólnokształcącej jest chór, jest big band, jest orkiestra i pracują tą osoby do tego przygotowane, tylko sztuka tak zwana albo muzyka są traktowane po macoszemu, więc wszystko, co możemy zrobić, jest w szkołach muzycznych. One powinny się rozszerzyć. Prawie każde dziecko powinno mieć możliwość po amatorsku i z miłością sobie pograć na instrumencie. I teraz pytanie, kogo wypuścimy właśnie w średniej szkole? Czy to jest, jeśli to będzie koniec jego nauki, to może to nie będzie koniec z muzyką, więc jak to mamy zrobić? I czego będziemy wymagać od kandydata na studia, którego traktujemy jako potencjalnego zawodowca? Także też warto by było nad tym się zastanowić. No, z jednej strony cieszę się, jak to słyszę, bo to potwierdza jakby kierunek mojego myślenia, który chciałbym przedstawić Państwu w jutrzejszym swoim wystąpieniu, ale z drugiej trochę martwię, bo tematy już się pojawiają. Nie, ale to oczywiście nie żartując. Ja chciałbym zwrócić uwagę na to, co mówił Pan Janusz w swoim wystąpieniu, na konieczność jak gdyby ujednolicenia języków tych dwóch naszych plemion, czyli nauczycieli uczących gry na instrumentach i śpiewu oraz przedmiotów teoretycznych. Trochę jest tak, że dziwimy się, że dla ucznia gamma edur jest czymś innym na nauce gry na instrumencie, a czym innym na kształceniu słuchu, że nie potrafi tego przełożyć, ale popatrzmy na to, co pan dyrektor mówił. My jako teoretycy niewielkie mamy pojęcie, co uczniowie robią na lekcjach instrumentów, przedmiotu głównego i zupełnie w drugą stronę. To rzeczywiście bardzo rzadko zdarza się, że nauczyciel muzyki przyjdzie i zapyta w ogóle, a jak idzie temu jego uczniowi na kształceniu czy na harmonii. Ja takich ze swojej także nowicy dyrektorskiej praktyki znam chyba dwoje tylko, którzy interesowali się w szkole muzycznej, która liczy ponad 100 nauczycieli. Więc to jest problem, żebyśmy starali się ten język ujednolicić. Ja tylko dodam, że kiedy usłyszałem, że pani Grażyna Draus chodzi na egzaminy instrumentalistów, to gdyby nie maseczka, naprawdę moja szczęka by leżała na dywanie. Tak, chodzę na egzaminy, chodzę na konkursy.
Chodzę na lekcje otwarte, na których na przykład zostaje 3 studentów i pytam, gdzie jesteście, jak przyjechał tak wspaniały profesor ze świata. A oni mówią, idziemy ćwiczyć gamy. I tutaj no to jest też takie właśnie zapytanie do instrumentalistów, co nam jest najbardziej potrzebne. Lub jak mówią, nie idź na te harmonie, w ogóle idź poćwicz. Może by się zrozumieć, że jak trochę tej harmonii, trochę tego słyszenia odkryjemy w utworach, które gramy, to może będziemy inaczej interpretować. Zgłasza się pani Dorota Kalinowska, bardzo proszę. Jeśli można. Ja chciałam się odnieść tutaj do słów pana, który bardzo słusznie powiedział o większej autonomii szkół. Ja myślę, że w naszej szkole już te plemiona dogadują się coraz lepiej i coraz bardziej znamy się nawzajem, ale mimo wszystko, gdyby dyrektor miał większą autonomię, jeśli chodzi o organizację pracy w szkole, przy jednoczesnym określeniu z góry niech to będzie, tak? Jakiegoś takiego minimum w kontekście realizacji nauki w szkole muzycznej drugiego stopnia, to właśnie mielibyśmy bardziej zainteresowanych uczniów, bardziej spełnionych nauczycieli, więcej szczęścia z tej muzyki, o którym tutaj była mowa także w panelu przedpołudniowym. No i chyba o to chodzi przede wszystkim. Gdyby ta autonomia większa była, gdyby można było mieć te minimum godzin z przedmiotu głównego, z kształcenia słuchu, bo dla mnie to jest obowiązkowy przedmiot. I teraz te dodatkowe przedmioty w określony sposób kształtowane przez daną szkołę, która mogłaby nawet wykreować sobie jakąś specjalizację kształcenia, na przykład, tak? Bo wiadomo, że potrzeba jeszcze nam tutaj odpowiednich specjalistów. To ja może odniosę się nie tylko do tych słów, ale także do wszystkiego, o czym tutaj rozmawiamy, w kwestii podstaw programowych. No, kiedyś jako także pracownik Centrum Edukacji Artystycznej, więc organu nadzorującego i poniekąd też prowadzącego, mogłem poznać sprawę z drugiej strony, więc jeśli chodzi o podstawy programowe, tutaj konieczne jest, no jednak ta autonomia jest dość ograniczona. Podstawy, wydaje mi się, muszą być wspólne dla wszystkich, natomiast ich realizacja, oczywiście jeżeli te podstawy są zbyt duże, to wtedy one są problemem. Jestem przekonany, że obniżenie wymagań w podstawach programowych nie spowoduje obniżenia poziomu kształcenia, bo taki był też argument między innymi odrzucenia tych zmian w szkolnictwie, że to spowoduje, że będziemy mieć coraz słabszych uczniów. Niekoniecznie, jeżeli to podstawa jest podstawą, jak sama nazwa wskazuje, a to co uczeń realizuje, to już jest kolejny krok i to już jest głowa szkoły, nauczyciela, dyrektora, żeby tych najzdolniejszych uczniów móc rozwijać zdecydowanie znacznie ponad podstawę. Natomiast w kwestii autonomizacji szkół jak najbardziej. No tutaj jest wydaje mi się, no drzemiące olbrzymie pole i potrzeba po prostu, żeby w tą stronę zmierzać. No i także był to pomysł. Ja wychodzę na orędownika tychże zmian. Poniekąd tak, w tej chwili, kiedy patrzę z perspektywy czasu, to stwierdzam, że to był absolutnie słuszny kierunek, ale tam również było mówione, że dyrektor, mało tego dyrektor, nawet uczeń już, także ma wpływ na wyznaczanie swojej indywidualnej ścieżki edukacyjnej, więc w tą stronę powinniśmy także zmierzać i cieszę się, że ta dyskusja powraca, choć martwią głosy, że już dość reform, nie róbmy tego. Nie wsadzajmy znowuż kija w mrowisko, nie wywracajmy systemu do góry nogami. No ale nie trzeba wszystkiego zaraz do góry nogami wywrócić, żeby usprawnić. Ja jeszcze króciutko, bardzo zapadł mi w pamięć pierwszy wykład dzisiejszy dotyczący zmian społecznych, zmian socjologicznych, tego jak dzieci, młodzież dzisiaj funkcjonują. Nie wiem, czy można zrobić taką reklamę, ale wczoraj jadąc tutaj pociągiem miałem wreszcie czas, obejrzałem, bardzo wszystkim Państwu polecam film Social Dilemma, jest na Netflixie, dylemat społeczny dotyczący tego, w jaki sposób media społecznościowe dokonały transformacji dzieci. Zszokowały mnie dane, że od momentu, gdy Facebook pojawił się na smartfonach w Stanach Zjednoczonych, liczba samobójstw poszybowała po prostu do góry, szczególnie u mniejszych dzieci. Dzieci się stały dużo bardziej wyizolowane.
i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę o tym mówić, wiele się o tym mówi, pisze, mówimy o tym zjawisku cyfrowej demencji. Szkoła muzyczna nie może zostać obojętna na te zmiany. I jakby pytanie, nie róbmy kolejnej reformy, nic nie da. My musimy się po prostu zmieniać, musimy się zmieniać wraz z tym systemem, redefiniować ciągle pewne sprawy. Zmieniaj się albo gin, prawda? Tak mówią ludzie od zarządzania i to jest po prostu niezbędne. Słyszeliśmy to też dzisiaj też w wykładach. Dobry nauczyciel to ten, który potrafi być w procesie permanentnej zmiany. Dobry nauczyciel to jest ten nauczyciel pokorny, który ciągle chce się uczyć, który nie jest tym, który pozjadał wszystkie rozumy, ale ciągle jest gotów usiąść u stóp i słuchać, tak, co mówią inni. Więc to jest absolutnie kierunek dla szkół muzycznych, ale też, żeby trochę optymizmu w tą naszą dyskusję wrzucić. No, szkoła muzyczna to jest wielka radość, to jest wielki przywilej, to jest wielka szansa. Ja mam przyjemność obserwować dzieci, które trafiają z tych małych miejscowości gdzieś tam w powiecie olsztyńskim. To rodzice są bardzo wdzięczni, oni to niezwykle doceniają. W takim na przykład Biskupcu ostatni raz, zanim powstała szkoła muzyczna, ludzie widzieli skrzypce, jak Armia Czerwona wyzwalała Warmię i Mazury, prawda? W tych miastach, w których powstały nasze szkoły, to był pierwszy fortepian po wojnie, który został tam kupiony, tak? W roku 2012 czy 2014. I ci rodzice są niezwykle wdzięczni, pokładają wielkie nadzieje w nas, nauczycielach szkół muzycznych, zwłaszcza, że coraz trudniej sobie radzą ze swoimi własnymi dziećmi, które ulegają różnym tym czynnikom. Więc warto, żeby ustawodawcy nie tylko z poziomu Ministerstwa Kultury, ale też z poziomu Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Rodziny popatrzyli na szkoły muzyczne jako takie potężne, bardzo dobre, konstruktywne narzędzie wywierania pozytywnego wpływu na dzieci. Ja wiem, że to teraz może powiało patosem, ale nie powinniśmy się bać też takiej rozmowy. Powinniśmy głośno o tym mówić. Tak? Moje doświadczenie, bardzo wszystkich przepraszam, jeśli kogoś dotknę, ale jest takie, że pomiędzy nauczycielami i jakby środowiskiem zarządzającym generalnie była kultura strachu. Ludzie się bali mówić. Na naradach każdy się bał po prostu wychylić, no bo dogmatycznie Zeus na Olimpie obwieszczał, że tak ma być i tak ma być, a jak ci się nie podoba, to sobie załóż swoją prywatną szkołę i się będziesz rządził. To jest model, który moim zdaniem umiera właśnie na naszych oczach, on dogorywa. Jeśli ktoś nie rozumie, że ten model musi umrzeć, to nie powinien po prostu decydować o tym, jak szkoły muzyczne muszą funkcjonować. Trzeba otworzyć oczy, trzeba zacząć oddychać pełną piersią, trzeba przestać się bać, trzeba zacząć sobie ufać i będzie dobrze. Co chciałbym dodać, to również jak pan dyrektor tutaj wspomniał o szkołach z mniejszych ośrodków, to jest kluczowe, że jeżeli już dojdzie, bo zakładam, no, że nasza dyskusja oczywiście nie uzyska akceptacji natychmiast, ale jeżeli kropla będzie tą skałę drążyć, to może tam za jakiś czas podejmiemy znowuż próby pewnych zmian, więc jeżeli te zmiany będą następowały, nie możemy ich robić z perspektywy Warszawy, Szczecina, Gdańska, Łodzi, Krakowa, Katowic, czyli wielkich ośrodków, bo to, o czym my tutaj mówimy, to wielu nauczycieli w ogóle może powiedzieć, ale to absolutnie nie dotyczy naszych szkół, bo my to mamy samych znakomitych uczniów i radzą sobie świetnie ze wszystkim. Więc jeżeli będą jakiekolwiek propozycje czy ograniczenia ramowych planów nauczania czy podstaw programowych, to także trzeba wziąć pod uwagę to, o czym pan dyrektor mówił, że uczeń musi dojechać nieraz tym tak zwanym PKS-em albo okazją, albo rodzice muszą dowieźć. To wszystko musimy brać pod uwagę i wtedy ten system otrzyma jakby jakąś taką na tyle zwartą postać, że będą szkoły, które rzeczywiście będą miały za zadanie szczycić się tymi wybitnymi absolwentami, laureatami konkursów, ale będą szkoły, które będą się cieszyły, że przyjechał fortepian i są skrzypce i środowisko lokalne może pójść na koncert, na popis uczniów i chłonąć tę muzykę także i w takim wymiarze. Żeby być dobrze zrozumianym, mam przyjemność pracować i w dużym mieście wojewódzkim i uczyć w miastach mniejszych i w jednych i w drugich miejscowościach są dzieci, które wygrywają konkursy międzynarodowe. Dwoje absolwentów szkoły muzycznej w Dywitach w tym roku, dwie skrzypaczki dostały się do szkoły Brzeskiego i tak dalej, i tak dalej. Także my jakby nie mamy kompleksów, natomiast rzeczywiście ta optyka patrzenia na szkolnictwo muzyczne, to trochę odbiegamy od tematu naszego panelu, patrzenia z perspektywy Warszawy, no, kiedy usłyszałem, że szkoły muzyczne nie powinny być w Polsce gęściej niż 170 kilometrów. Więc zadałem pytanie przedstawicielowi ministra kultury, który to mówił, no ale ja rozumiem w Warszawie, tak, w Mazowieckim, ale na Warmii i Mazurach, gdzie mieszka 1 400 000 ludzi na bardzo dużym obszarze,
to 70 kilometrów, to, no to tam żubry są, i, a przynajmniej łosie i jelenie, tak, no to te osławione szkoły muzyczne w Polach Kapusty. Tak, w Polach Kapusty też muszą być szkoły. To odpowiem, nie to miałem na myśli, bo oczywiście są szkoły z bardzo małych ośrodków, które fantastyczne wyniki mają i super. Natomiast żeby tutaj nie podchodzić do tego, tak jak wiemy, jak proponowano to zrobić, czy planowano zrobić, że jeżeli szkoła nie ma wyników także z przedmiotów ogólnomuzycznych, bo także i z testów na poziomie kształcenia słuchu, czy audycji, czy natury muzycznej, to jeżeli nie ma wyników, no to znaczy, że taką szkołę trzeba zamknąć. To nie o to chodzi, to nie ten system. Ja tylko powiem jedno zdanie. Krowa nie rośnie od ważenia i mierzenia, ale od karmienia. Tak, no właśnie też chciałam to dodać, że te testy, prawdę mówiąc, niczego nie wykazują, nie spełniają swojej roli, więc to nie w tym rzecz, tak? To nie bierzemy pod uwagę właśnie, ale służą do batorzenia, ale jako przedstawicielka teoretyków mogę powiedzieć, że wszyscy znani mi koledzy bardzo źle się odnoszą właśnie do tych testów. Szykujemy, znaczy no ja w sumie nie, ale dlaczego ja nie? No może jestem rogatą duszą. Ja uważam, że jeżeli nauczę, wskażę narzędzia, jak korzystać ze swojego słuchu, ze swojej wiedzy, czyli jak słuchać, to taki człowiek wszędzie sobie poradzi. I na egzaminie w Stanach Zjednoczonych, ja mam mnóstwo absolwentów na całym świecie również, i żadne z nich nie było przygotowywane pod konkretny egzamin, no tak, tylko pod jakieś umiejętności. Wiedzieliśmy mniej więcej, co tam jest. Natomiast jeżeli będziemy przygotowywać do konkretnych testów, to my nie rozwijamy człowieka, ani jako artysty, ani jako muzyka, ani jako osoby, która słyszy bądź nie słyszy, tylko po prostu jak zwierzątko jest stresowane do konkretnych umiejętności i tak to niczego nie pokazuje. Ja chciałam, zanim oddam głos pani Dorocie Kalinowskiej, a potem ponownie pani Annie Ignatowicz-Glińskiej, to zachęcam państwa do zadawania pytań naszym panelistom. Powtórzę maila. Konferencja WEM, pisane razem, WEM, jak Wydział Edukacji Muzycznej, konferencja WEM, @akademiasztuki.eu. I teraz proszę pani Dorota Kalinowska. Ja chciałam tutaj na jedną rzecz zwrócić uwagę, że może faktycznie nie od razu reformy, nie od razu wywracanie świata, ale może jednak udałoby się spróbować cokolwiek, aby podstawy programowe troszeczkę odchudzić. One są zbyt szerokie, mówię tutaj o szkole muzycznej drugiego stopnia, i one nie dają spokoju nauczycielom, one oczywiście także zniechęcają uczniów. Króciutko. Chcę przypomnieć, że to jest kwestia nie tylko podstaw programowych i nie tylko tego, co kto komu usiłuje nakazać, jeśli chodzi o dyrektorów szkół, no ale też kwestia wojny o kadrę, o to, kto może uczyć, czego może uczyć, a kto i czego nie może uczyć. Wydaje mi się, że to kluczowe jest to, co pan powiedział, że no dyrektorzy na swoim terenie naprawdę najbardziej znają i potrzeby, i możliwości, i ta autonomia dla dyrektorów wydaje mi się, że jest no kluczowa tutaj. Trudno mi powiedzieć, czy ona może też dotyczyć na przykład podstaw programowych, ale na pewno może dotyczyć chociażby dyskusji na ten temat. Bo no trudno mi sobie wyobrazić, że ktokolwiek z zewnątrz, urzędnik z Warszawy, przepraszam, jestem z dziada, pradziada, n-te pokolenie warszawianką, nie ma to nic do rzeczy. Mogę kochać to miasto, ale taki warszawocentryzm, takie centralne zarządzanie, no przepraszam, tym bardziej jeżeli no, rozmawiamy o świecie, rozmawiamy o sztuce, rozmawiamy o samorządach, o lokalnych społecznościach, no wydaje mi się, że to jest naprawdę kluczowa sprawa i wręcz przykro mi jest słyszeć, że tak sytuacja wygląda. Szanowni Państwo, zgłasza się do wypowiedzi profesor Konaszkiewicz. Bardzo proszę. Pani profesor musi mikrofon włączyć, bo nie słychać nic. Pani profesor Zofia Konaszkiewicz.
To... Już słychać. Już mnie teraz słychać? Tak, prosimy. Aha, to dobrze. Otóż ja muszę powiedzieć, że we mnie dwa tematy. W końcu no, zwyciężył ten, który wcześniej podałam, bo nie można sobie tak pochopnie zmieniać. Ale też chyba coraz bardziej musimy wziąć pod uwagę, no bo też identyfikuje się oczywiście ze szkolnictwem muzycznym, w którym całe życie pracuję. Trochę pracowałam też w średniej szkole z rytmiczkami swego czasu. Mianowicie, że jesteśmy taką oazą, wyspą, w której jeszcze jest obecne piękno. I też warto by zwrócić uwagę, żeby bardziej ten element w uczeniu się muzyki podkreślać. Dlatego, że to już nie chcę rozwijać, prawda, jak piękno jest potrzebne, jak kształtuje człowieka, jak zmienia, jak modeluje i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to epatowanie brzydotą naokoło powoduje zmiany i w zachowaniu, i agresję, i coś jeszcze, i coś jeszcze. I żeby po prostu eksponować to, co mamy, no jak najbardziej eksploatować w wychowaniu, to jedna rzecz. A druga, jeśli chodzi o testy, no to moja psychologiczna dusza, ja od początku byłam, przepraszam, w jakiejś zwadzie z naszymi różnymi osobami, które prowadzą testy, test przez test, o teście z testem i tak dalej. I testy zarówno muzyczne, jak i te dotyczące inteligencji naprawdę niewiele dają. To może być tylko dla mądrego człowieka pierwsza taka orientacja. Prawda, teraz ludzie ważą, mierzą, piłują dziecko testem Gordona, jeszcze jakimś innym. Można, o ile tego nie traktuje się jako świętej prawdy, przed którą należy klęknąć, tylko jeśli to jest taka pierwsza, zwyczajnie orientacja. I ostatnio mieliśmy, pani Ania była na tej obronie, gdzie tak ładnie, pracy doktorskiej w naszej uczelni, gdzie tak ładnie wyszła tematyka w ogóle pewnej tajemnicy muzyki, że my wszystkiego nie wyświdrujemy niczym i żeby zostawić ten artyzm, który jest jakąś tajemnicą, ja tu przywoływałam takie słowa Einsteina, który powiedział, że najbardziej go fascynują te tajemnicze strony rzeczywistości i dać działać też tej muzyce rękami mądrego pedagoga. To tyle chciałam dodać. Dziękuję. Za chwileczkę odniosę się jeszcze do testów, ale tak na początek pomyślałem sobie, oczywiście to, że nie mamy głosu od odbiorców konferencji, to mogą być dwa powody. Jeden taki, że nudno po prostu rozmawiamy ze sobą i nie ma. Ale drugi, niestety bardziej niepokojący, może być taki, że nauczyciele po prostu przez ostatnie lata oduczeni zostali wypowiadania się na tematy ich nurtujące i może po prostu także stwierdzają, że ach, cóż tutaj w ogóle szkoda gadać. To dobrze, ale ja może jeszcze o testach szybciutko, bo no, po sprawiedliwości jednak trzeba powiedzieć, że te testy, czy takie jak mówimy o tych przesłuchaniach CA, no one są jednak wymagane, dlatego że organ prowadzący musi badać jakość kształcenia, poziomu kształcenia. I to nie jest wymysł ministerstwa, tylko to są no, ustalenia wszystkich instytucji, które wydają publiczne, wobec instytucji, które wydają publiczne pieniądze. Natomiast kwestia przewartościowania tego, to o to tutaj chodzi, prawda? Rozumiem, o co chodzi z testami z przedmiotów teoretycznych. Dopóki uczeń, nauczyciel w szkole nie otrzyma informacji zwrotnej, tylko otrzyma nic nie mówiącą mu tabelkę, nie będzie widział sensu w takim narzędziu i swego czasu, bo ja się śmieję, ja byłem najkrócej urzędującym wicedyrektorem CEA, ale nad tym właśnie pracowaliśmy no i nie dopracowaliśmy sprawy. Szanowni Państwo, pokazało się pytanie. Pytanie jest do pani Doroty Kalinowskiej. Pytanie od pana Piotra. Z jakich treści uważałaby pani za zasadne zrezygnować w ramach podstawy programowej przedmiotu historia muzyki czy literatura muzyczna? Może najpierw, jeśli chodzi o literaturę muzyczną. Jeśli chodzi o literaturę muzyczną, zrezygnowałabym z kierunków, z technik, z ugrupowań na poziomie klasy pierwszej i drugiej, bo zwykle tam się ten przedmiot realizuje. Zresztą jutro będę mówiła jeszcze troszeczkę o realizacji tego przedmiotu. Jeśli chodzi o przedmiot historia muzyki, to teraz zależy.
ponieważ jeżeli przedmiot ten będzie miał służyć zdaniu egzaminu maturalnego, no to wiadomo, że musi mieć zakres rozszerzony. Skądinąd inna jest podstawa menowska do historii muzyki, inna jest podstawa ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Ta różnica, nie wiem z jakiego powodu jest, ale jest. I wtedy ta podstawa programowa, jeżeli przygotowujemy faktycznie do egzaminu maturalnego, niech ona będzie taka jaka jest. I tak sobie myślę, że mówiąc o szkołach ogólnomuzycznych drugiego stopnia, gdzie uczniowie przychodzą już zdeterminowani na naukę muzyki, możemy przyjąć, że historia muzyki będzie właśnie trwała tyle lat, 8, bo przepraszam, tyle godzin, czyli jest to 8 godzin w cyklu kształcenia. Natomiast jeżeli mówimy tutaj o ewentualnym rozszerzaniu zainteresowań uczniów na poziomie szkoły muzycznej drugiego stopnia, tej popołudniowej, no to wówczas oczywiście, że można zrezygnować z niektórych treści z historii muzyki. Natomiast tutaj główne moje boleści dotyczą przedmiotu literatura muzyczna, który jest zanadto ukierunkowany na historię muzyki. Dziękuję. Dziękujemy za odpowiedź. Dziękujemy panu Piotrowi, pierwszemu odważnemu, który zadał pytanie. Ja mam pytanie od siebie właśnie do państwa pracujących w szkołach, właśnie w szkolnictwie artystycznym. Ten lockdown, który się odbył właśnie na wiosnę zeszłego roku, teraz czeka nas chyba powtórka faktu realizacji tego programu, bo mówimy o realizacji programu w warunkach odbiegających, tak, od standardowych, to proszę powiedzieć, będzie gorzej, czy nie do końca? Czy jest jeszcze jakaś nadzieja, czy jakieś zmiany nastąpią? To proszę powiedzieć, nie chcę sugerować odpowiedzi. Chodzi o systemowe jakieś zmiany, czy propozycje ze strony Centrum Edukacji na temat lockdownu? No na przykład. To chyba się nie spodziewałem. Ja tu będę może reklamę taką uprawiał, ale właśnie w ruchu muzycznym będzie się ukazywać w tej chwili, no to bardziej wydawnictwa, artykuł na temat właśnie pod takim tytułem bezsensowna strata czasu. Chodzi tutaj oczywiście o Censę, która została zlikwidowana. No i tak w zgodnej opinii wielu osób jest, że pozostawienie szkół samym sobie i nauczycieli, bo to tak wyglądało na wiosnę niestety, no było także efektem tego, że zabrakło takiej instytucji jak Censa, która by w momencie miała przede wszystkim możliwość i wdrożyła całe systemy nauczania e-learningowego i generalnie posługiwania się najnowszymi technologiami. No gdyby taka instytucja istniała, zapewne w 2 tygodnie sprawa zostałaby do szkół przesłana i każdy wiedziałby, jak pracuje. Ale to jest rzecz, tak się stało, już tej instytucji nie ma. Można o tym przeczytać, każdy ma swoje na pewno na ten temat zdanie. Znaczy na pewno jest to dla jednych nauczycieli jest to szansa, dla innych jest to, sądzę, duży problem. Słyszałem głosy instrumentalistów, że rzeczywiście jest to kłopot, bo począwszy od rzeczy absolutnie prozaicznej, jak nastrojenie pierwszakowi skrzypiec online, czy innego instrumentu, czy choćby już potem wsłuchanie się w interpretację o artystycznym wymiarze, gdzie rwące się łącze internetowe, dźwięk spłaszczony, gdzie tutaj będziemy mówić o jakości dźwięku, artykulacji, o jakichś niuansach tych, które są podstawą. Więc na pewno to jest duży problem, dlatego też, ale widzę, że CA w tą stronę zmierza, żeby jeśli chodzi o praktyczne przedmioty, czyli instrument, chociażby śpiew i inne jeszcze, żeby wywalczyć możliwość tego hybrydowego nauczania, żeby jednak był kontakt uczeń-nauczyciel możliwy co jakiś czas. Myślę, że jeśli chodzi o przedmioty ogólnomuzyczne, to była szansa dla wielu nauczycieli, żeby zaproponować coś od siebie, aczkolwiek bardzo kłopotliwa. Trzeba powiedzieć, że bardzo kłopotliwa. Sam wiem, ile czasu zajmowało uczenie
kształcenia słuchu w szkole pierwszego stopnia mojej żonie, która spędzała przed komputerem dużo, dużo więcej czasu niż pracując normalnie. Ja dodam od siebie tutaj, że obserwując szkołę, którą mam przyjemność kierować, ja byłem pod ogromnym wrażeniem niezwykłej kreatywności właśnie nauczycieli przedmiotów teoretycznych. Ilość i szybkość tego, jak nauczyciele zaczęli posługiwać się jakimiś programami typu Ecreda, Padlet i tak dalej, była naprawdę zadziwiająca. I nadal to robią. Mieliśmy też takie ciekawe spostrzeżenie, że na przykład niektórzy uczniowie, to ciekawe dotyczy większości chłopców bardziej niż dziewcząt, którzy mieli problemy na przykład z kształceniem czy z audycjami, no byli tacy powiedzmy trójkowi, jeśli już mogę wartościować, to, że mieli możliwość korzystania z bardzo ciekawych aplikacji, multimedialnych programów, sprawiło, że bardzo się podniósł poziom ich wiedzy. Te aplikacje stworzone przez pedagogów uczących w mojej szkole były na tyle fajne, że wciągnęły rodziców. Niedawno miałem zebranie z rodzicami, oni mówią, to było super, sami zaczęliśmy z dziećmi rozwiązywać te wszystkie krzyżówki, te wszystkie łamigłówki. Ta interakcja rodzica, który nagle zrozumiał, bo okazało się, że pan od muzyki mówi ludzkim głosem, przyniosła dość nieoczekiwanie taki całkiem zaskakująco pozytywny efekt, zwłaszcza w przypadku tych dzieci, które jakby komputer to jest ich drugi świat. Nie wiem, jak to będzie dalej. To jest jedna sprawa. Druga dotycząca z mojego poglądu z punktu widzenia formalno-prawnego. Rzeczywiście nie jestem odosobniony w tej opinii. Zostaliśmy zostawieni sami sobie jako szkoły artystyczne. Z jednej strony mamy rozporządzenia MENO, one nie wszystkie są adekwatne do rzeczywistości szkół muzycznych. Z drugiej strony nie możemy sami nic zrobić, musimy czekać. No tak działa polskie prawo. I tutaj znowu mówię o tej autonomii. Gdyby w ramach mądrego ustawodawstwa ta autonomia była przewidziana, to właśnie w czasach kryzysowych ta elastyczność jest, ona pomaga po prostu adekwatnie do sytuacji reagować, do sytuacji, która jest nieprzewidywalna. Także uważam, że lockdown i kryzys koronawirusowy, oprócz tego, że wyglądam teraz dużo ładniej, bo mam zasłoniętą część twarzy, to może też być przyczynkiem do pewnych pozytywnych zmian. Z każdego kryzysu uważam, powinniśmy wyjść zwycięsko i jestem przekonany, że też uda się to tym razem. Przyszedł taki mail od pani Anny. Pani Anna pisze tak, powstało stowarzyszenie nauczycieli szkół muzycznych i nie wiem, czy Państwo wiedzą, że próby podjęcia rozmowy z CEA do niczego nie doprowadziły, przynajmniej na razie. Także tutaj akurat jesteśmy w dobrej tej sytuacji, że mamy wiceprzewodniczącego tego stowarzyszenia. Proszę powiedzieć właśnie, jak tam te rozmowy? Rzeczywiście jako stowarzyszenie wystąpiliśmy z pytaniem, to było pytanie spowodowane komunikatem dyrektora CEA i dyrektora departamentu o odwoływaniu przesłuchań CEA. To tam z marca był ten komunikat, nie pamiętam teraz daty, i w tym komunikacie była informacja, że nowa forma badania jakości pracy szkoły zostanie przedstawiona po konsultacji ze środowiskiem, więc ponieważ miesiące mijały, my nic o tych konsultacjach nie słyszeliśmy, zadaliśmy pytanie, na jakim etapie są te konsultacje i kto i z kim je w ogóle konsultuje. Poprosiliśmy o informację w trybie też dostępu do informacji publicznej, opierając się też o te przepisy prawa, i byliśmy w czerwcu zaproszeni do departamentu na zaproszenie pana Jarosława Wartaka, przedstawiciele naszego stowarzyszenia, ale także Stowarzyszenia Perkusistów, pracowników CEA i departamentu, rozmawiała na temat przesłuchań CEA. No i muszę powiedzieć, że na tym się skończyło. Później odesłaliśmy kolejne pismo, do dzisiaj nie dostaliśmy na nie odpowiedzi. Później kolejne, jak Państwo wiecie, 30 września, gdzie minister edukacji swoim rozporządzeniem nałożył obowiązek na specjalistyczną jednostkę nadzoru opublikowania nowych zasad badania jakości. Te zasady nie zostały opublikowane. Pojawił się lakoniczny komunikat, że na razie ich nie ma i nie będzie, bo trwają prace nad ustawą prawo oświatowe. No ale nie zniechęcamy się. Bardzo liczymy na zaproszenie do dalszej dyskusji. Tutaj władze departamentu zapowiedziały, że są otwarte na dialog i mam nadzieję, że to nie, ale rzeczywiście chęć współpracy ze środowiskiem nauczycieli. Myśmy też zaoferowali, że jesteśmy gotowi, żeby wykorzystując tą naszą społeczność nauczycielską pomóc w prowadzeniu badań, ankiet itd., itd. Ale rzeczywiście na dzisiaj mamy poczucie, mówiąc delikatnie, lekceważenia.
Szanowni Państwo, ponieważ nie widzę dalszych pytań, to chciałabym teraz prosić naszych drogich panelistów o takie ostatnie zdanie, takiej kropki nad i każdego. Spotkamy się jutro, dzisiaj mówiliśmy o realizacji podstawy programowej w warunkach i normalnych, i tych trudniejszych, a jutro będziemy mówili o ewaluacji tej podstawy programowej. Także zachęćmy Państwa do tego, żeby jutro też się zalogowali i z nami byli. To może ja jako podsumowanie, tak, naszych rozmów. No, przede wszystkim chyba wszyscy jesteśmy zgodni, że podstawy są zbyt rozbudowane, że pora je ponownie przewartościować, przeanalizować i w efekcie skrócić. Chyba także wynika z tego, co było mówione ze strony Państwa dyrektorów, że ta autonomizacja szkół jest niezwykle potrzebna, żeby dyrektorzy i rady pedagogiczne miały możliwość dostosowywania w ogóle wszelakiego funkcjonowania szkoły do warunków, w których ta szkoła się znajduje i sytuacji, które ją spotykają, chociażby tak jak mówimy tutaj o kwestiach pandemii. No i trzecia sprawa dla mnie bardzo istotna też wynikająca z naszej rozmowy, no to konieczność podjęcia tego dialogu ze środowiskiem. Bez tego nie jesteśmy w stanie tematu ugryźć, bo przynoszenie kolejnych rozwiązań i znowuż testowanie ich na żywym organizmie szkół może się udać, ale niekoniecznie. Mam wątpliwości w tej materii. Ja dziękując tutaj także za prowadzenie i bardzo dziękuję też, Państwo nie widzą, tu działa z nami dzielny informatyk, Pan Paweł, który w pocie czoła tu już od 6 dni o głodzie i chlebie i wodzie tutaj działa. Proszę Państwa, nowo wybrany minister edukacji zaczął swoje urzędowanie od zmiany na stanowisku szefa departamentu dotyczącego podręczników i podstaw programowych. Myślę, że no, kiedy nauczyciele, moi przyjaciele nauczyciele o tym się dowiedzieli, to zadali pytanie, no to może i przyjdzie pora też na namysł nad podstawami programowymi w naszym szkolnictwie, więc myślę, że tu odpowiedź jest dość oczywista, ale też zgadzam się z panią panelistką, która jest z nami wirtualnie, że też jestem już ostrożny byłbym co do rewolucji. Myślę, że trzeba to robić bardzo spokojnie, z bardzo wielkim namysłem, małymi krokami, ale te kroki powinny być stanowcze. Dziękuję. No to ja może tylko jedno zdanie, że mam takie marzenie, żeby szkoła muzyczna, poza tym, żeby była taką szczęśliwą wyspą, takim miejscem, które jest w rzeczywistości, ale kreuje zupełnie inne osobowości, kreuje piękno, kreuje prawdziwe relacje i dostęp do takich wartości, do których już jest coraz trudniej dotrzeć, żeby była przede wszystkim szkołą możliwości. Możliwości dyrektorów, możliwości uczniów i możliwości nauczycieli. I no, to jest takie moje marzenie. Może dożyję, mam nadzieję. Piękne słowa i mądre. Przyłączam się oczywiście. Ja tylko sobie myślę, że jeżeli czegokolwiek mądrego jest w stanie nas pandemia nauczyć, to może tego, że w takich sytuacjach niestandardowych i dynamicznych, no nasze zachowania i nasze działania też nie zawsze mogą być standardowe i to wymaga no oczywiście dobrej woli ze wszystkich stron, ale też jakiejś elastyczności, której no może właśnie wszyscy sobie życzmy, żebyśmy się z nią spotykali, żeby można było rozmawiać, żeby można było dogadywać to, co jest no, dla środowiska najistotniejsze. Tylko z drugiej strony, jak się mówi o elastyczności, to też przychodzi mi na myśl rozciągająca się guma, która kiedyś pęknie i to też trzeba mieć na uwadze. Proszę jeszcze panią Dorotę Kalinowską o zdanie podsumowania. Ja tak jedno zdanie. Alicja, tak właściwie do ciebie, ponieważ dzięki twojej determinacji dzisiaj jest okazja, żeby nauczyciele mogli posłuchać się wzajemnie. Ja już tutaj na komórkę dostałam podziękowania, że poruszane są tematy ważne dla nauczycieli i myślę, że fajnie, że chociaż mimo tej trudnej sytuacji możemy porozmawiać, mimo tych ograniczeń, które mamy, można porozmawiać, powiedzieć na głos to, co przede wszystkim jest naszą pasją, pracą, ale także to, co nas boli w tej naszej codzienności czasami szkolnej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie. Ja chciałabym podziękować naszym drogim gościom. Pani doktor habilitowana Anna Ignatowicz-Glińska z Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie, z tegoż samego uniwersytetu. Pani doktor Grażyna Draus, bardzo serdecznie dziękuję. Pan Janusz Ciepliński, reprezentujący tutaj Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Muzycznych, i pan Witold Paprocki, serdecznie dziękuję. Państwu również bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że spotkamy się jutro w tym samym gronie, że zachęciliśmy Państwa do słuchania tego, co mamy do powiedzenia. Jutro również po przerwie obiadowej panel dyskusyjny będzie również interesująco. Dziękuję serdecznie. Spotykamy się jutro. Proszę od godziny 9 rano już się logować, a o 9:30 rozpoczynamy. Dziękuję i do zobaczenia.